Proszę o zajmowanie miejsc, będziemy rozpoczynać obrady. Otwieram kolejną sesję, dziewiątą sesję zwyczajną Rady Dzielnicy Nowe Miasto. Szanowni Państwo Radni, porządek obrad został przedstawiony w zawiadomienie. Mam pytanie wobec tego, czy ktoś chciałby zgłosić zmianę porządkową? Bardzo proszę Pan Przewodniczący. Uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta. Z przyczyny, o której nie powiem, gdyby to był drugi procedowany uchwał, byłoby bardzo dobrze. Taką mam propozycję i prośbę. A czego pan nie powie? Ja rozumiem, że punkt chyba 1A, punkt 1A, tak? Tak, no dobrze. Czy są jeszcze jakieś propozycje do zmian? Nie. Wobec tego zanim przystąpimy za stwierdzenie przyjęcia porządku obrad, chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Gorąco witam zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, panią Lidię Krylko. Inspektora do spraw nadzoru i współpracy z organizacjami pozarządowymi, panią Monikę Boską. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, panią Monikę. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Tomasza Stoszyńskiego. Radnego Rady Miasta, pana Marka Nudniaka, bardzo serdecznie dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, pana Klima. Państwa, dlatego nie mogę. Witam pana przewodniczącego zarządu dzielnicy Nowe Miasto, pana Mariusza Zaleskiego i jego następcę, pana Sebastiana Jagiełowicza. Witam panie i panów sołtysów. Witam panie i panów radnych. Witam serdecznie mieszkańców, którzy przybyli również na naszą sesję. Sądzę, że mają jakieś powiedzmy sprawy ważne, skoro się wypowiadali z nami tutaj powiedzmy dzisiaj podebatować. Serdecznie wszystkich witam. Pragnę poinformować Wysoką Radę, że według listy obecności jest nas obecny u nas. Prezes i była. Tak. Przepraszam. No, dziękuję za to uwagę, ale pragnę poinformować Wysoką Radę, że na 15 jest nas obecny 12 obecnego. Wszelkie uchwały, które będziemy podejmować, będą prawo mocy. Wobec tego przystąpimy w tym układzie do wyrażenia opinii, przyjęcie lub odrzucenie punktu, o którym pan przewodniczący mówił, żeby umieścić w dzisiejszym porządku obrad. Kto jest za tym, aby punkt dotyczący opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu z zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielania budżetu miasta, to jest druk 81, przyjąć i umieścić jako punkt 1a. Kto jest za tym? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że propozycja, wniosek pana przewodniczącego został przyjęty i wobec tego przystępujemy do realizacji porządku obrad. Pozostałych punktów nie było uwag, wobec tego uważam, że zostało przyjęte. Następny punkt będzie w takim razie przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Mam pytanie do pani panów radnych, czy są uwagi do spisanego i złożonego protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, wobec tego przyjęcie protokołu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał od głosowania?
dwa głosy. Stwierdzam, że przy dwóch głosach wstrzymujących się protokół został przyjęty. Przystępujemy obecnego do rozpatrzenia projektu uchwał i stanowisk w sprawie podjęcia następujących terenów. Pierwsze to jest zaopiniowania projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Ten projekt jest zamieszczony w druku numer 60. Pragnę poinformować Wysoką Radę, że myśmy przed godziną, półtorej godziny ten temat omawialiśmy. Była dyskusja, zostało przyjęte przez komisję. Niemniej jednak mogły się nasunąć jakieś pytania, uwagi, jeszcze wnioski. Korzystamy z obecności pani inspektor. Możemy zadawać jakieś jeszcze pytania, dopytać coś. Bardzo proszę. Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczących komisji o wyrażenie opinii ze swoich posiedzeń. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych przyjęła uchwałę jednomyślnie. Dziękuję. Komisja do spraw cyfryzacji i samorządowej przyjęła projekt uchwały jednomyślnie. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały. Dziękuję. Wobec tego, że mamy pozytywną opinię wszystkich komisji, uwag, zapytań nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2016? Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanej z budżetu miasta grup 81. Ten temat również omawialiśmy na komisji. Pytam dla pełności zasad, czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczący komisji o wyrażenie opinii. Komisja do spraw kultury, sportu, rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały podjęła pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw rekreacji samorządowej uchwały podjęła pozytywnie. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Co prawda pani inspektor nie pytała, może zapytam panią naczelnicę, czy chciałaby coś dodać jeszcze powiedzmy do tego, co mieliśmy na komisji. Zresztą ta uchwała już była raz procedowana przez państwa i tylko ze względu na wniosek i ją musieliśmy do tego wrócić, żeby pewne sprawy jednak pod kątem tego, co zarzuciło i ją poprawić. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że już teraz spełniliśmy oczekiwania. Chyba to wszystko już mamy wyjaśnione. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu? Przepraszam. W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości w programie wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu miasta. Treść uchwały zastępuje z opinią się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z udzielanych z budżetu miasta. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy do miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i Szanowni Państwo Radni, teraz przystąpimy do zaopiniowania projektu uchwał w sprawie uchwalenia statutu sołec. Tych sołec mamy 17. Treść
jest bardzo podobna. Wobec tego, jeśli będziemy dyskutować, bardzo proszę, nad całością, pan Brok. Natomiast będziemy uchwały podejmować każdą statut każdego sąsiedztwa oddzielnie. Czy są pytania, uwagi do statutu, który omawialiśmy na komisji? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały w sprawie uchwały statutu Sąsiedztwa Barcinkowice zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw cyfryzacji samorządowej w sprawie uchwalenia statutu Sąsiedztwa Barcinkowice projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sąsiedztwa Barcinkowice. Dziękuję. Czy pan przewodniczący zarządu chciał jeszcze coś dołożyć do tego tematu w tym temacie, czy? Myślę, że opinie, to ważne jest, opinie wszystkich komisji były do projektu statutu pozytywne, bo brzmienie pierwszego jest dokładnie takie same. Zresztą zgodnie z wnioskiem w konsultacjach, który padł, żeby jeśli zasady będą obowiązywać, dotyczyć obszaru szerszego, żeby wprowadzić je we wszystkich statutach i tak się stało. Ja natomiast chcę tylko powiedzieć, że po uchwaleniu przez Państwa radnych opinii o tym projekcie statutu, on niezwłocznie zostanie przekazany Radzie Miasta, bo to kompetencją Rady Miasta Zielona Góra jest przyjęcie wszystkich statutów, po czym niezwłocznie zostaną opublikowane, tak żebyście Państwo sołtysi na spotkaniu z tego właśnie powodu otrzymali te statuty jako już obowiązujące dokumenty do zastosowania. Dziękuję. Skoro nie ma pytań i uwag, bardzo proszę, czy pan przewodniczący o wyrażenie opinii? To przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie statutu sołectwa Barcinkowice. Kto jest za przyjęciem propozycji wydania opinii pozytywnej w sprawie statutu. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie statutu Sołectwa Barcinkowice została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt dotyczy tego samego tematu, lecz Sołectwa Drzonku, zawarte w druku 62. Dla formalności zapytam, czy są uwagi i zapytania? Nie ma. Bardzo proszę przewodniczącej komisji o opinię w tym temacie. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Drzonku zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Kultury, projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Drzonku zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drzonku. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z pań i panów posłów, z panów radnych za przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto jest wstrzymał? Spojrzałem na panią Dorotę, zatem nie wiem, może akurat będzie poseł przy sobie. Dlatego wyraziłem przystępujemy do następnego projektu w sprawie statutu sołectwa dotyczącego Jan, druk 63. Dla formalności pytam, czy są pytania i uwagi do tego projektu? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt statutu sołectwa Jan zaopiniowała pozytywnie. Komisja do spraw komunikacji samorządowej zaopiniowała pozytywnie projekt. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jana. Dziękuję. Następny projekt uchwały dotyczy Sołectwa Jarogniewice. Przepraszam. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Następny projekt uchwały dotyczy sołectwa Jarogniewice, druk 64. Są pytania, uwagi co do tego projektu? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji projektu statutu sołectwa i Jarogniewice za opinią pozytywną. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Jarogniewice. Dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad statutem sołectwa Jarogniewice. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednocześnie. Następny projekt uchwały dotyczy miejscowości Jelenium. Czy są uwagi i zapytania? Nie ma. Proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji zaprzeciwa projekt uchwały odnośnie do Jelenium pozytywnie. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jelenium. I uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Jelenium, druk 65. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy sołectwa Kiełbin. Proszę o pytania i uwagi. Nie widzę, wobec tego proszę przewodniczących komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznej projekt statutu sołectwa Kiełbin zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw rekreacji samorządowej zaopiniowała pozytywnie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kiełbin. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kiełbin. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem statutu sołectwa Kiełbin, druk 66, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie jednomyślnie. Projekt uchwały. Następny projekt uchwały dotyczy sołectwa Krępa, druk 67. Proszę o szef przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały odnośnie statutu sołectwa Krępa zaopiniowała pozytywnie. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Krępa, druk 67. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Też nie ma nikogo. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy projekt uchwały jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy statutu sołectwa Łężyca. Proszę o pytania, uwagi. Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały statutu miejscowości sołectwa Łężyca za opinię ma pytanie. Dziękuję. Komisja do spraw rządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łężyca. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łężyca. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Łężyca, druk 68, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy się ktoś wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Łubowo, druk 69. Proszę o pytania, uwagi.
Nie ma. Bardzo proszę przewodniczącej komisji o opinię. Komisja do spraw kultury i sportu, Mirek Kracia, do spraw społecznych, projekt statutu Sołectwa Łukowo zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw kultury i sportu, Mirek Kracia, do spraw zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łukowo. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łukowo. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem statutu sołectwa Łukowo, druk 69? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że przyjęliśmy projekt uchwały jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Nowej Jesieni, druk 70. Proszę o opinię i uwagi. Nie ma. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych w tej uchwały statutu sołectwa się nie zaopiniowała. Dziękuję uprzejmie. Komisja do spraw rekreacji samorządowej nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowej Jesieni. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowej Jesieni. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowych Jesieni, uchwała zawarta w druku nr 70. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Oka, druk 71. Proszę o pytania i uwagi. Nie ma. Proszę Pana Przewodniczący o wyrażenie opinii. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały sołectwa Pochla przyjęła jednomyślnie. Dziękuję. Komisja do spraw rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pochla. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pochla. Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ofra, druk nr 71. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Przylep, druk nr 72. Proszę o pytania i uwagi. Nie ma. Proszę Panu Przewodniczący Komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały sołectwa statutu sołectwa przyjęła jednomyślnie. Dziękuję. Komisja do spraw rekreacji samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przylep. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przylep. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Przylep, druk 72. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Rasura, druk nr 73. Proszę o pytania i uwagi. Nie ma. Proszę Przewodniczący Komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały odnośnie statutu miejscowości Natura zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw rekreacji samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Natura. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Natura. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Racura, druk nr 73. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Stary Kisielny, druk nr 74. Proszę o pytania i uwagi. Nie ma.
Proszę panu przewodniczącego o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały z naszego słowa na 4000 odmiała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw kultury samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu społeczeństwa Stary Kiszyni. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Kiszyni. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Kiszyni. Uchwała zawarta w druku nr 74. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Sucha, druk nr 75. Proszę o pytania i uwagi. Nie. Proszę panu przewodniczący o komisję. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały w sprawie statutu miejscowości sołectwa Sucha zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw integracji samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha. Uchwała zawarta w druku nr 75. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Zatoki, druk nr 76. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały statutu sołectwa Zatonie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw integracji samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zatonie. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zatonie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zatonie. Uchwała zawarta w druku nr 76. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały dotyczy uchwalenia statutu sołectwa Zawada, druk nr 77. Proszę o opinię i uwagi. Nie ma. Proszę panów przewodniczących o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zawada zaopiniowała pozytywnie. Uprzejmie. Komisja do spraw integracji samorządowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada. Komisja do spraw infrastruktury i gospodarki komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada. Uchwała zawarta w druku nr 77. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała statutu sołectwa Zawada została przyjęta jednomyślnie. Tym sposobem wyczerpaliśmy wszystkie uchwały dotyczące statutu. Była to jak coś witania, ale nie było brane, ale takie są wymogi proceduralne, do tego wszystko dokonane. Następny projekt, punkt dotyczy projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji złożonych przez mieszkańców sołectwa Kiełki, druk nr 78. Czy do tego projektu uchwały są pytania i uwagi? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę panu przewodniczący o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja do spraw integracji samorządowej pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany dotyczące sołectwa. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Bardzo proszę panu przewodniczącego. Czy są pytania i uwagi? Nie, przepraszam. Rozpędziłem się. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji złożonych przez mieszkańców
kierunek gminny. W uchwale nr 35 z 2015 Rady Dzielnicy dla Miasta 20 maja 2019 w sprawie załatwienia mojej propozycji strategicznej inwestycji złożonej przez mieszkańców Zalewska Kiełgin w paragrafie 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 2 utrzymuje brzmienie. Remont, w tym ocieplenie i doposażenie punktu biologicznego 60 tysięcy na lata 2015-2016. Punkt 3 utrzymuje brzmienie. Rozbudowę terenu sportowo-rekreacyjnego boisko wielopunkcyjne, środowiska zewnętrzne, zapoczątkowanie Bratysława, parking 346 tysięcy lata 2015-2016. Wykonanie uchwały wydarza się zarządowi miasto. Uchwała pochodzi jeszcze z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z pani panów radnych za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podjęcie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany, druk 79. Czy są pytania i uwagi do tego projektu? Nie widzę. Bardzo proszę panu przewodniczącego o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych omawiany projekt uchwały za odbywa posiedzenie. Komisja do spraw rekreacji samorządowej, która pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Wobec tego przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji złożonych przez mieszkańców i sołectwa Jana. Paragraf 1. Punkt 1. Opiniuje się pozytywnie propozycji strategicznych inwestycji złożonych przez mieszkańców sołectwa Jana w ramach przeznaczonych na nie w pierwszych 5 latach połączenia kwoty, łącznej kwoty 100 milionów złotych przyjętych uchwałą zebrania miejskiego sołectwa Jany dnia 20 września 2015 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji mieszkańców sołectwa Jany na inwestycje w ramach funduszu integracyjnego. Wykaz strategicznych inwestycji zgodnie z uchwałą zebrania miejskiego, o której mowa w ustępie pierwszym, obejmuje realizację w latach 2015-2019 następujących przedsięwzięć. Punkt 1. Projekt budowy dróg gruntowych w sołectwie Jany 2 200 000 lata 2015-2019, zakup działek nr 16 przez 5 lub 15 przez 5 w sołectwie Jany Stożne. Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań w sołectwie Jany Stożne. Kwota 610 000 lata 2015-2019. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy na miasto. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w dniem, w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Następnie projekt dotyczy podjęcia wyrażenia stanowiska w sprawie budownictwa wielorodzinnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Ten punkt omawialiśmy na komisji. Była dość burzliwa dyskusja. Niemniej jednak, gdyby były pytania i uwagi w dalszej części, bardzo proszę pan radny Łączyński. Ja chciałem tylko dodać i prosić, żeby radni się zastanowili nad głosowaniem tej ustawy, dlatego znaczy tej tego stanowiska, bo narazimy się na śmieszność. Nie możemy blokować rozwoju metropolii zielonogórskiej, która w ciągu 5 lat ma się nią stać i zabraniać budowy budownictwa wielorodzinnego. Uważam, że to stanowisko nie będzie służyło na pewno rozwojowi miasta, a w ogóle nie wiem, z jakiego powodu miałoby przeszkadzać mieszkańcom byłej gminy. Jeżeli ekonomia będzie mówiła o tym, że się komuś tam opłaci, to go postawi te budownictwo wielorodzinne. Ale jeżeli okaże się, że w Stożnym się nie opłaca budować bloków, to nikt go tam nie wybuduje. Więc takie sztuczne zakazywanie budownictwa wielorodzinnego uważam, że nie powinniśmy wstrzymywać. Natomiast miałbym oczywiście wątpliwości, albo na pewno bym nie miał, gdyby to była jakaś fabryka, która zatruwa, czy powiedzmy jakieś inne inwestycje, które szkodzą środowisku.
Więc apeluję do radnych, żeby to dobrze przemyśleli i zagłosowali tak, jak uważają słuszne. Oczywiście nie chcę nikogo namawiać. Ja jestem oczywiście przeciw. Dziękuję uprzejmie. Pan Zdeniewiowi, bardzo proszę. Ja cały czas podtrzymuję stanowisko, że na zebraniach miejskich była o tym mowa. Mieszkańcy wyrażali takie obawy, że będą lokowane budownictwo wielorodzinne drogi. I w związku z tym na podstawie tych opinii, sugestii oraz jeszcze ruchów są te same, które teraz w ostatnim czasie się odbyły. Wnoszę o to, żeby to stanowisko przyjęte. Chciałem odpowiedzieć jeszcze panu Sebastianowi, że w kontrakcie nie ma czegoś takiego jak zakaz budownictwa wielorodzinnego. To, że na zebraniach była taka mowa, to też na zebraniach była taka mowa, że miasto pokryje pieniądze za nowe pieczątki. Przedmiotowej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja do spraw kultury, sportu i rekreacji oraz spraw społecznych omawiany projekt uchwały z opinią ma wniosku. Jeszcze dopytam, czy to, przepraszam, jeszcze dopytam, czy opinia była jednogłośna, czy nie było. Bardzo proszę. Wobec tego, że jest sugestia, byśmy komisje w tym temacie się nie wypowiadały, tylko radni bezpośrednio, przystępujemy do głosowania nad stanowiskiem. Ja to stanowisko przeczytam jeszcze. Stanowisko Rady Dzielnicy Nowe Miasto w sprawie budownictwa wielorodzinnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto. My radni dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra sprzeciwiamy się propozycjom i sugestiom zgłaszanym przez niektórych radnych miasta Zielona Góra, aby na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze lokalizować budownictwo wielorodzinne. Przypominamy, że rezygnacja z takich rozwiązań deklarowana i przez przedstawicieli miasta Zielona Góra w trakcie spotkań z mieszkańcami ówczesnej wsi była jednym z warunków zgodnego połączenia się obu samorządów. W związku z tym tego typu zabudowa na obszarze dzielnicy Nowe Miasto może się odbywać tylko w oparciu o już istniejące akty prawne obowiązujące w tym zakresie. Panie Przewodniczący, mogę jeszcze bardzo proszę formalnej, bo czytał pan, że niektórzy radni miejscy. Ja bym chciał, żeby pan pisał my, niektórzy radni, tak? Bo ja się nie poczuwam do tego, że my radni. W protokole będzie zaznaczone, ile było zajęte przeciw, wobec tego nie tak, ale piszemy w dokumencie, że niektórzy radni. No to trzeba by powiedzieć, że wszyscy radni może miasta się do tego podobali. Nie wiem. Sądzę, że to sformułowanie byłoby nieprawidłowe, bo wiele uchwał jest podejmowanych niejednogłośnie i nigdy się nie przyjmuje, że niektórzy radni podjęli uchwałę. Po prostu rada większością głosów podjęła lub odrzuciła dane stanowisko czy daną uchwałę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny temu stanowisku? Jeden. Kto się wstrzymał od głosowania? 3. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciw, 3 wstrzymujących się, stanowisko zostało przyjęte. Przerwa? Nie. Następny punkt dotyczy interpelacja i zapytania radnych. Bardzo proszę pani panów radnych o zapytanie i interpelację. Pan radny Ruczyk. Chciałem co prawda w sprawach różnych, ale nie mamy tutaj spraw różnych, tylko mamy wnioski, mamy sprawy różne. Natomiast chciałem poruszyć jeden temat, który uważam za bardzo istotny, natomiast on jest ciągle przemilczany i gdzieś tam omawiany szepcząco między nami. Mianowicie chodzi o potrącenia diet, które dotyczą przede wszystkim sołtysów i radnych. Ja mam taką uwagę, chciałem zwrócić się do Rady o ewentualnie przegłosowanie tego wniosku, bo na przykład radna Łężycy, nie konsultowałem z tobą nie tego, ale po prostu powiem jak jest, ma wiele takich sytuacji, że musi z własnych pieniędzy różne rzeczy finansować. Jest dużo prac,
które sołtysi mają, gdzie muszą jeździć swoimi samochodami. Nieczęsto z tych pieniędzy finansujemy również różnego rodzaju, nie tylko imprezy, ale pomoc dla ludzi. Oczywiście nikt się z tym nie odnosi. Natomiast tą uchwałę, którą podjęła Rada Miasta, tutaj skieruję to do Tomka Soczyńskiego jako wiceprzewodniczącego, jednocześnie dbającą o nasze sprawy. Uważam to za krzywdzące. Potrącenie 25% za jedną komisję i 25% za jedną sesję praktycznie w 50% potrąca całą dietę. Chciałem też zauważyć, że ta nieobecność nas, nie tylko nas, ale również sołtysów, tak jak na przykład mam tutaj na myśli Jolę, ona ma pracę dwuzmianową. My nie mamy ustawowo w tej chwili możliwości zwalniania się na sesję, tak jak mieliśmy wtedy, kiedy byliśmy Radą Gminy. W związku z tym każdy musi brać albo wolne, bezpłatne, albo dogadywać się. No jest tutaj Robert, który jest nauczycielem, nie może powiedzieć szkole, że on nie będzie lekcji robił, bo musi jechać na sesję. Sesje są z reguły po południu i ja uważam, że do południa chciałbym złożyć taki wniosek, żebyśmy tutaj się na mnie pochylili, przegłosowali, że te potrącenia oczywiście mogłyby być, ale tylko wówczas, kiedy będą nieusprawiedliwione na przykład u przewodniczącego Rady Dzielnicy. Bo na przykład jest Tacio Borek, który jeździ, no nieważne co robi, ale ma pracę również wyjazdową. Jak wyjedzie w piątek, czasami przyjeżdża za dwa tygodnie. Swoją działalność, jak przyjeżdża, to robi, ponosi pewne koszty, a praktycznie przy dwóch nieobecnych sesjach on w ogóle diety nie dostaje. Uważam to za krzywdzące i niesprawiedliwe. Nie wiem, Tomek, czy możeście nie zadbali o tę sprawę przy głosowaniu tego i nikt o tym nie pomyślał. Bo w tej chwili sołtysi też są krzywdzeni niepotrzebnie, bo też nie mają możliwości zwalniania się z pracy na sesję, a potrąca im się. Więc chciałbym przegłosować taki wniosek, żebyśmy albo pan przewodniczący zajął się stworzeniem uchwały, którą moglibyśmy przekazać Radzie Miasta, albo stanowisko, nie wiem jak to prawie załatwić. Ale teraz chciałbym podać pod głosowanie, czy radni dzielnicy zgadzają się z tym stanowiskiem, aby potrącenia mogą być, ale nieusprawiedliwione. I nie w wysokości 25%, tylko uważam, potrącenie powinno być w wysokości 50 zł za sesję i komisję. Bo wiadomo, że jak ktoś nie przychodzi na komisję, to nie przychodzi też na sesję. Dziękuję. Chciałbym ten wniosek podać pod głosowanie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy w tej materii jedno zdanie tylko? Będzie punkt dotyczący spraw różnych, pan dostanie głos. Ale teraz nie, już może nie, nie będą głosować. Jest porządek przyjęty i nie możemy łamać porządku głosu. Odnośnie głosów, czy jeszcze w tej sprawie ktoś się odnosi? Nie. Wobec tego, szanowny panie radny, chciałbym panu przypomnieć, że uchwała Rady Miasta 31 marca 2015 podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania zwrotów kosztów podróży służbowej radnych Rady Dzielnicy Nowe Miasto, przewodniczącym członków zarządu Dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysów. I jest wyraźnie przyznane, zapisane w poszczególnych punktach, paragrafach, ile komu przysługuje diety i na podstawie kiedy on ją otrzyma. Jest wyraźnie zapisane, że podstawą do wypłacania diety jest podpisanie listy obecności. Są dwa pojęcia, z czym się pan na pewno zgodzi, jest obecny i nieobecny. Nie wprowadzono ani w uchwale dotyczącej radnych miasta, ani radnych dzielnicy Nowe Miasto. Innych pojęć jak tylko obecny i nieobecny. Czy to jest powiedzmy prywatna sprawa, czy służbowa z tytułu wykonywania zawodu, nie dotyczy usprawiedliwienia. Druga kwestia, o której pan wspomniał, że ktoś pracuje, ja się zgadzam, że ktoś pracuje, ma obowiązki służbowe, ale wypełniając oświadczenie, podejmując się woli startowania do rady, wiedział, na jakich zasadach startuje. Nie można dzisiaj ustalać warunków, że ja pracuję, to będziemy robić sesję wtedy lub wtedy, albo taki zasadek, taki zasad. Idąc dalej, na sugestie niektórych radnych, czy przyjęliśmy zasadę, że robimy sesję nie o 10, 11, jak to było zwyczajnie Rady Gminy, czy teraz jest Rady Miasta, robimy tą sesję o 14. Dzisiaj wyjątkowo zrobiliśmy wcześniej, ze względu na dość dużą ilość projektów
robimy to o 14. Jeśli panie i panowie radni zdecydują, że będziemy robić sesję o 17, będziemy tak robić, ale nie możemy zmieniać czy sugerować zmiany uchwały Rady Miasta, która została przyjęta dla wszystkich rad miasta, dzielnicy, sądów. Panie przewodniczący, no sądziłem, że jednak pan będzie reprezentował dzielnicę, ale widzę, że pan reprezentuje prezydenta miasta. No trudno, tak się złożyło. Natomiast nie może mi pan odmówić poddania pod głosowanie wniosku, który możemy jako radni zagłosować i wyrazić taką opinię. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się zwrócili poprzez naszego wiceprzewodniczącego Rady Miasta do Rady Miasta, żeby zmieniła tą uchwałę, bo to jest prawo miejscowe. Więc proszę trochę pomyśleć o tym, kim pan jest w tej chwili, bo pan reprezentuje Radę Dzielnicy, chciałem przypomnieć, dokładnie, nie Radę Miasta. Dokładnie. Więc niech pan nie czyta mi uchwałę, którą ja znam, dlatego właśnie mówię, że chciałem taki wniosek złożyć, żeby pan jako przewodniczący zajął się tym tematem, bo pan nas reprezentuje. Ja bym chciał, żeby pan nas reprezentował, ale obawiam się, że chyba będzie pan jednak reprezentował Radę Miasta czy prezydenta. Może ktoś z wiceprzewodniczących się zajmie tym tematem. Może ty, Agnieszka? Nie. Pan wiceprzewodniczący? Też nie. Ja proponuję, szanowny panie radny, żeby sprawa nie została bez tego, ja proponuję złożyć jako interpelację na piśmie i sprawę radany bieg. No nie możemy, powiedzmy, ad hoc podejmować jakichś oświadczeń. Proszę przygotować to jako na piśmie interpelację i nadamy tej sprawie bieg urzędowy i będziemy ten temat drążyć z domu. Jako radny mam prawo złożyć wniosek, a radni mają prawo głosować, tak czy nie? Zgoda, możemy. No to proszę poddać pod głosowanie mój wniosek. Bardzo proszę. Że ta kwota kwota potrącenia za jedną nieobecność, no na własnej skórze to przeżyłam, no jest duża. Jest duża i to tak jakby umniejsza nas, czy wręcz no, nam trochę dokucza, bo jesteśmy radnymi, zostaliśmy wybrani przez mieszkańców, czyli oni nas wybrali jako swoich przedstawicieli, a nasza pozycja, czy nasze osoby są już takie, tak, w dół troszeczkę coraz niżej. Wiadomo, że już za bardzo też nie mamy możliwości, nie mają budżetu się urządzenia. Wszystko jest zależne od miasta, od Rady Miasta. No i jest to trochę przykre. No nie ma co mówić, że nie wiadomo, że nikt nie chce tracić pieniążków, chce zyskiwać, a z kwoty 930 zł proszę sobie objąć jedną nieobecność. Wiemy, ile wystaje na koncie. Dwie nieobecności, za które nie ma nic. Dziękuję. Już sekundę odpowiem pani. Trochę będę musiał wziąć, troszeczkę będę chciał do przeszłości, kiedy zostały te dwie uchwalone dla kadencji, którą miałem przyjemność się przewodniczyć, były, no, powiem wyraźnie, wygórowane do maksimum. Było wiele głosów sprzeciwu, protestów było, radni nie chcieli tego cofnąć, bo były próby tego i potrącenia 5% za nieobecność. Tylko nie usprawiedliwiono. I to wtedy nazwano, że robimy kpiny sobie z rady, że radny może nie przychodzić w ogóle na żadne posiedzenie ani komisja, ani jedni, otrzyma i tak 1500 zł. To były kpiny i to Rada Miasta po prostu jakby wyciągnęła wniosek. Ja też mam swoje zdanie co do wysokości tych gmin. Ja mam swoje zdanie też. No. Nie będę ją komentował, powiedzmy, ale mam swoje zdanie też. Co do potrąceń, też bym miał inne zdanie, powiedzmy. Bo tak jak mówiłem, każdy radny podejmował świadomą decyzję, że dysponuje czasem, że ma możliwość, chce i tak dalej. Tu nie chodzi o powiedzenie, podejmowaliśmy decyzję nie znając wysokości gmin. I to było bardzo fajne. Nie padały kwoty. Jedynie panie i panowie sądziliśmy, podejmowali to świadomą decyzję, bo nie wielkość wiemy. Natomiast myśmy podejmowali decyzję w ciemno. Dadzą, weźmiemy, nie dadzą, nie weźmiemy. No taki na takiej zasadzie. Ale stanowisko pana radnego oczywiście możemy przegłosować. Też taka wola. O wielkości tej diety. Ja dyskutuję o potrąceniach.
I mój wniosek jest taki... Narzuci pan, że tu reprezentuje... No tak, no... To ja, ale ja będę wnoszą wobec im szereg. No to dobrze, to czemu pani reprezentował? Żeby udział nie zgłosił, panowie, panowie, żerywam... Panowie radni, odbieram wam prawo głosu. Dwukrotnie proszę pana. Panowie radni, przywołuję do porządku. Proszę pana radnego o jego sprecyzowanie wniosku pod głosowanie. Wniosek jest taki, aby zmieniono zasady potrąceń z diet sołtysów i radnych na zasadach powiedzmy takich, że wszystkie nieobecności, jeżeli będą nieusprawiedliwione przez tutaj niezgłoszone do pana przewodniczącego, będą potrącone. Tak? Natomiast te potrącenia nie będą w wysokości 25%, tylko 50 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność. Ale one nie są 25%, to 15 i 10. No, trzymajmy się zasad. To proszę sobie policzyć. No policzyć też, jak będzie nie dwa razy, to będzie miał 50%. Ale konkretnie jest 15 i 10. No to 25 razy. Ja uważam, że pan przyszedł zrobiony stąd do tego, co powiedzieliście. Czyli 15, że podobne wyszkącenia mogą być zrobione miasta, tak? Dokładnie takie same. Dokładnie takie same, dobrze. Tylko uważam, że jest taka, że tak naprawdę sesje są raz w miesiącu, tak? Więc jeżeli nas nie ma raz w miesiącu i byłaby to nieobecność usprawiedliwiona, w następnym miesiącu też by nam coś wypadło, ale byśmy to usprawiedliwili. No to w końcu wyszło tak, że ja wiem, ale gdybyśmy wkładali do tego usprawiedliwiania, to rzeczywiście mogło być tak, że przez 3 miesiące kogoś nie ma, bo tu pracował, tu musiał wyjechać, bo to był wrażenie osoby, więc no też... Jesteśmy tylko ludźmi. No jesteśmy ludźmi oczywiście, ale... Nie ma usprawiedliwienia żadnego, nie byłam i koniec, nie ma tematu. No, jest tu temat dość delikatny i wrażliwy. Chciałbym państwu jeszcze jedną sprawę powiedzmy z życia wziętą. Wybory, które się tutaj pod szyldem AWS-u, tak, przeprowadzane. Jeden z radnych został radny. I wiecie państwo, jedną radę na sesji obecnej? Na ślubowaniu. I przez 4 lata tam nie był. No to jego sprawa. Jego sprawa. Bardzo proszę panie wychodzić. Starał się to odrzucić na bok, ale jest problem, wszystko widzimy, tylko każdy szepce i boi się powiedzieć albo ma wątpliwości, bo co to powiedzą mieszkańcy. Ja się tego nie boję. Ja po prostu mogę... Ja też się nie boję. Ja mogę zrezygnować ze swojej diety i tak jak pan to mówi, to zrezygnujmy we dwóch z tej diety. Niech tylko sąsiedzi mają diety. Zrezygnujmy jako radny. Zrezygnuje pan? No. Ale szanowny panie... Jako radny jest diet, niech sąsiedzi wezmą to, co jest nasze. Takiej woli pan nie może wyrazić. No nie może, może pan sobie prywatnie przekazać, ale nigdy powiedzmy kosztem za sprawą uchwały. Jeśli pana to dalej interesuje, chciałbym jeszcze jeden przykład podać. Z tego czasu organizowałem sesję nadzwyczajną. Pani Agnieszka Kozakiewicz nie mogła uczestniczyć. Próbowałem załatwić sprawę nadzwyczajnej sesji. Jest okolicznością wyjątkową, a chodzącą z tego sprawiedliwość. Nie ma takiej zgodnie z sugestią tu pana radnych, żeby to skierować na komisję, żeby komisje wypracowały stanowisko i wtedy będziemy dalej debatować nad tym, no bo nie możemy akurat tak wyskakiwać, zmieniajcie nam uchwałę, bo my tak sobie nie chcemy. No, to musi to powiedzmy mieć jakiś tam wiek. Czy taką wolę wyrażamy? Jeśli tak, nie musimy tego głosować, to kierujemy do komisji i komisja tym się zajmie. Zgoda? Zgoda. Dziękuję. Bardzo proszę pani Dawęcz. Ja mam prośbę do radnych i do sołtysów. Wiem, że na strefie w Nowym Kisielu nie będą budowały się zakłady. Teraz trwa rekrutacja pracowników. Rekrutacja odbywa się w Urzędzie Miasta.
Ja dzisiaj byłam u prezydenta Lesińskiego z taką propozycją moją, którą teraz chciałam Państwu też przekazać. Ja u siebie w sołectwie chciałam... Szanowna Pani Rada, to może sprawa gruźni. Nie, 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 jeszcze są pytania z Radnej Rady. Następny punkt. Czy są jeszcze... Bardzo proszę bardzo. Chciałem zapytać o bieg mojej interpelacji związanej z budowaniem nowej kanalizacji w Gądzycy, gdzie no niestety trzeba powiedzieć, że strasznie śmierdzi, szczególnie na ulicach, które są przyłączone z Krępy. Mieszkańcy strasznie narzekają i faktycznie jest to problem, bo czasami są takie dni, że nie idzie oddychać, tak śmierdzi fekaliami i siarkowodorem kanalizacyjnym. Złożyłem tę interpelację, chciałem się dowiedzieć przy okazji, czy Pani Prezes, może Pani Prezes zna iż temat, a pewnie zna, bo też zaniosłem interpelację do wiadomości. Kiedy ten problem zostanie usunięty, bo w końcu budowaliśmy to za pieniądze unijne i miało być wszystko ekologicznie, czysto i pięknie, a skończyło się jak zwykle. Dziękuję. Kto jeszcze chciał zadać pytania, interpelacje, pytanie interpelacji? Nie, no wobec tego przystępujemy do następnego punktu. Sprawy różne i teraz już będą, możemy zabierać wszyscy głos. Sądzę, że jeśli Pani Prezes będzie mogła udzielić informacji o zadanie pytania, ja bardzo proszę, tak byśmy od razu wyjaśniali. Bardzo proszę Pani Prezes. Przełączyliśmy to osiedle
przy ulicy Szkolnej i Bocznych ulicach, gdzie tam istniała kanalizacja, a ścieki były odprowadzane do zbiorników i codziennie 5-6 beczek wywoziło to na oczyszczalnię. Więc żeby nie robić tego, podłączyliśmy już uruchomiona ta tłocznia. Także ścieki będą zalane do krępy, skrępy przez dwie tłocznie przepompowywane są do Łężycy. I teraz jako ciekawostka. Mieszkańcy mogą się podłączać od miesiąca sierpnia. I czy wiecie Państwo, ile się krępie, ile mamy zawartych umów? Bo to warto zgadnąć. Krępie. 10, tak? 8. 8. A w Łężycy? Nieco więcej, ale Łężyca jest większa. Jest zawartych umów 91. I proszę się nie dziwić, że nie jest zachowana odpowiednia prędkość samooczyszczania w tych kanałach, że ścieki stagnują, zagniewają. Proszę nam pomóc, ażeby mieszkańcy się włączyli, bo wszyscy się cieszyli, że będzie realizowana kanalizacja, a teraz z podłączaniem jest dość grubo. I podejrzewamy, te kontrole w najbliższym czasie w porozumieniu ze Strażą Miejską będą robione, że te ścieki w niektórych momentach są przepompowywane. I te schrony stąd mogą być. Bo naprawdę to pilotujemy i bez przerwy tam jeździmy. Także taka moja jest odpowiedź. I jaki jest na to ratunek? Przede wszystkim mieszkańcy powinni się jak najszybciej podłączać. Poza tym chcę powiedzieć, że do tłoczni wdawkowany jest preparat przeciwdziałający zagniewaniu ścieków. Również w studniach rozprężnych, tam gdzie jest włączony przewód tłoczny, są biofiltry. Ale naprawdę trzeba zwiększyć prędkość przepływu i trzeba się podłączać do wykonanej kanalizacji. Bo podam kwoty, ile wyniosła budowa tej kanalizacji, a efekty są małe. I tak naprawdę to odchodzi na chęć realizacji nowych kanalizacji w innych sołeckach. I teraz tak, jeszcze zostało nam odbiór Zawady. Zawada miała być zakończona w miesiącu czerwcu. Musieliśmy przedłużyć wydawcy kontrakt. Przedłużony był do końca września z uwagi na wielkie trudności z wykonaniem kanalizacji w ulicy Stolarskiej. Mieszkańcy Zawady na pewno wiedzą, co tam się stało, że został budynek uszkodzony, że roboty zostały wstrzymane, że budynek najpierw został zabezpieczony, że była decyzja, najpierw była ekspertyza robiona przez pana docenta Kłapocia, później projekt zabezpieczenia tego budynku i dopiero wtedy można było zakończyć te roboty na ulicy Stolarskiej. W związku z tym było roszczenie wykonawcy, musieliśmy przedłużyć. Na dzień dzisiejszy wszystkie roboty są skończone. W zasadzie mieszkańcy już by mogli się podłączać. Wszystko jest czynne, jest po próbach hydraulicznych tłocznie. Mamy propozycję, ażeby 23, jeżeli to wszystkim będzie odpowiadało, bo to jest uzgodnione z wykonawcą, dokonać u nas, tak jak zrobiliśmy odbiór Rowerzycy i Krępy, dokonać odbioru końcowego i mieszkańcy mogą się przyłączać do tej nowo wykonanej sieci. Jeżeli chodzi o wartości, to zawada kosztowała nas około 10 milionów złotych i tam wybudowano ponad 14 tysięcy metrów bieżących i trzy tłocznie. I teraz tak, to był trzeci etap, jeżeli chodzi o roboty wykonywane na terenach poszczególnych sołectw. I teraz powracam do nieszczęsnego drugiego etapu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Zielonej Góry, a mianowicie kontrakt dotyczący Raculi i Dżonkowa, który, jak Państwo wiecie, musieliśmy wymówić wykonawcy
w roku 2013 kontrakt z uwagi na ogromne opóźnienia i brak perspektyw zakończenia w ogóle przez tego wykonawcę tych robót. Ponowne rozpoczęcie robót przez firmę wybraną w drodze przetargu, czyli przez firmę Ekobot ze Świdnicy. Rozpoczęcie robót było w październiku 2014 roku. I jeżeli chodzi o te wszystkie nowe roboty, które ten wykonawca miał zrobić, bo kontrakt został zawarty na wykonanie pozostałości niewykonanej przez poprzedniego wykonawcę, ale również roboty poprawkowe po tamtym wykonawcy, dlatego że zrobił część robót, a te roboty nie zostały odebrane. Powiem tylko, że około 1000 studni należało poprawić i dokonać uszczelnienia tych studni. Wartość robót, ogółem wartość robót pracuje w Czarnkowie to około 30 milionów złotych, z tym, że 10 milionów to poprzedni wykonawca, a 20 milionów kosztuje nas to, co robi obecny wykonawca. Roboty miały być zakończone w miesiącu październiku. Prawdopodobnie zresztą już było roszczenie zgłoszone przez wykonawcę i prawdopodobnie zostanie przedłużony ten kontrakt do 15 grudnia z uwagi na to, że w trakcie rozruchu, a tam jest 12 tłoczni, które są po próbach hydraulicznych, jak zaczęliśmy przetwarzać te ścieki, okazało się, że na przewodach tłocznych są awarie, trzeba było te awarie usuwać. To są pozostałości po poprzednim wykonawcy, jak również doszło bardzo dużo robót dodatkowych, robót od gałęzi bocznych, które w międzyczasie zostały wybudowane, czy planowane, czy pozwolenie na budowę nowych domów. I trudno było tym mieszkańcom odmawiać, żeby tego nie wykonali. Także rozszerzyliśmy zakres robót wykonawcy o roboty dodatkowe, czyli te podłączenia. No i z tego też tytułu musimy ten kontrakt przedłużyć do 15 grudnia. Na dzień dzisiejszy trwają już odbiory. Z tych około 1000 studni zostało 650 studni po poprawkach odebranych. Jeszcze wykonawca ma do wykonania około 150 studni. I teraz tak, harmonogram dokładny, jak to wygląda, bo na pewno Państwa to interesuje. Jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, który jest wykonany, to jest 99% w robotach instalacyjnych. Jeszcze pozostała tylko cisowa do zakończenia, ale do 23 października cisowa będzie zakończona. Do 30 października będą zakończone wszystkie roboty przyłącza dodatkowe, te dodatkowe przyłącza i pozostałe roboty drogowe. Wczoraj była Rada Budowy. Wykonawcą robót drogowych jest Eurowia. Ich harmonogram jest następujący. Mam nadzieję, że będzie dotrzymany. Zresztą ta forma będzie wykonywana 19 i 20 października. Będzie zakończona. Poprawki punktowe, czyli takie jak na przykład są na Grabowej czy na ulicy Sadowej Starej Wisieliny, będą wykonane 21 października. Nawierzchnia na ulicy Kąpielowej i Akacjowej będzie wykonywana 26 i 27 października. I wszystkie pobocza będą uporządkowane do 23 października. Także to będą zakończone wszystkie roboty drogowe. Wczoraj był wykonany powtórny rozruch hydrauliczny głównej tłoczni w Czonkowie. Mamy taki plan wyłączenia tej starej oczyszczalni ścieków, która tak naprawdę nie pracuje, tylko to, co prawie wpływa, to wpływa. I jeżeli nie udało się, bo jeszcze nie mam informacji z dnia dzisiejszego, to w poniedziałek ta
stara oczyszczalnia będzie siedzieć w starym Kniesiewinie. Także zakończenie tego kontraktu w miesiącu grudniu i mieszkańcy będą mogli się przyłączać. To jeżeli chodzi o realizowane projekty unijne, natomiast inne roboty, które na terenie nowej dzielnicy wykonujemy, to w tym roku jest kanalizacja w ulicy Winnej, ulica Trzewska, Leśna i przewód wodociągowy przedłużony do dodanych zakładów mielnych 22 lipca, także to w tym roku. Ponieważ w tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania nowego planu na rok przyszły, weźmiemy pod uwagę te zadania, które zostały umieszczone jeszcze w budżecie nowej dzielnicy, a które w budżecie miasta są przekierowane do ZWIK-u i tutaj będziemy wybierać, które zadania będziemy wykonywać w roku przyszłym. To tyle z tych informacji, jeżeli chodzi o realizowane zadania obecnie. Natomiast chciałam też poinformować o przyszłości i o naszych zamierzeniach. Przede wszystkim zamierzeniach związanych ze skorzystaniem z nowego rozdania unijnego, czyli budżetu 2014-2020. My się przygotowujemy do aplikowania o te środki unijne i przygotowujemy w tej chwili dokumentacje projektowe, ażeby móc startować w konkursach, które będą ogłaszane przez instytucje wdrażające. I takie tematy, które w tej chwili są w przygotowaniu, to są rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie zastosowania fermentacji osadów z hydrolizą i z wykorzystaniem biogazu, czyli kogeneracją, i w wyniku kogeneracji wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej. Chyba Państwo śledzą zalecenia o odnawialnych i informacje o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, a takim źródłem w zakresie i ciepła, i energii elektrycznej jest biogaz, który jest wytwarzany w procesie fermentacji osadów. Proces fermentacji osadów jest bardzo stary, bo przypomnę, że już stara oczyszczalnia wybudowana w latach 20. ubiegłego wieku posiadała fermentację osadów. Wszystkie większe oczyszczalnie również posiadają fermentację osadów i jest to proces zamknięty, bezzaporowy, w zamkniętych zbiornikach, który powoduje stabilizację osadów, a więc możliwość wykorzystania też tych osadów później do rolnictwa, ale również w procesie fermentacji wytwarzany jest biogaz, czyli metan, z którego później w procesie kogeneracji można wytwarzać energię cieplną i energię elektryczną. Mam ostatnie informacje, które otrzymałam z Narodowego Funduszu o programie priorytetowym dla, to jest program Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki wodnej, gdzie szczególnie uwzględniane będą projekty, gdzie właśnie będzie się korzystało z procesu wykorzystania osadu do wytwarzania energii, do zmniejszenia energochłonności oczyszczalni ścieków. A więc idziemy z postępem czasu i chcemy to zastosować na naszej oczyszczalni. W wyniku tej fermentacji będziemy mieć o 50% mniej osadu. To jest stwierdzone, to są rzeczy, które są stwierdzone od wielu, wielu lat i dlatego fermentacja powszechnie jest stosowana. To jest jeden taki nasz temat, który jakby najważniejszy jest dla nas, ażeby zmniejszyć koszty oczyszczania naszych ścieków. I następne tematy. To jest cały jeden projekt. To jest jeden projekt.
To jest jeden projekt. Ja mówię, co w tym projekcie, o co chodzi, bo projekt składa się z iluś tematów i później na każdy temat jest zawierany odpowiedni kontrakt z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu. Następny temat to budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa. Budowa sieci wodociągowej w Czarnkowie, bo Czarnkowo ta nowa część, gdzie są domki jednorodzinne, nie posiada sieci wodociągowej. To renowacja sieci kanalizacyjnej około 20 km. To jest temat bez dna, ta renowacja. Cały czas prowadzimy renowację sieci kanalizacyjnej. Również zwiększenie retencji ścieków komunalnych w kanale dopływowym, budowa zbiorników retencyjnych ścieków po przelewie burzowej Krasko. To musi być zrealizowane, bowiem jest to warunek w naszych pozwoleniach wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków. Jest to wpisane do pozwolenia i to musi być zrealizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ochli. Wraz z oczyszczalnią ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w Zatoniu i budowa sieci wodociągowej zasilającej wsi Wilkanowo. W pierwszym etapie myśmy wybudowali sieć wodociągową dla Wilkanowa. Wilkanowo mieści się w naszej aglomeracji. Wybudowaliśmy sieć kanalizacyjną. Niestety brakuje nam wody. Woda jest kupowana z ogródków ciągowych. Woda jest bardzo złej jakości. To są zadania, o które my zamierzamy we wniosku umieścić. I teraz tak, to co ja powiedziałam, wartość całości jest tych zadań to jest około 70 milionów. Tam dyszutka na Tarkowie też jest. Tak. To jest poza projektem, to będzie w przyszłym roku realizowane. To poza projektem. To w przyszłym roku będzie realizowane, projekt się robi i to będzie realizowane. I teraz tak, chyba że później dołączymy, bo można wykorzystać, ale nie możemy z tym. Teraz tak, wartość wszystkich zadań, które, o których powiedziałam, to jest 70 milionów złotych. I teraz tak, w regulaminie konkursów i w programie, w opisie programu, jeżeli chodzi o podział zadań, czyli kanalizacja plus oczyszczalnia ścieku, muszą wynieść 75% wartości projektu. 25% mogą być zadania dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. I teraz zbilansowaliśmy to sobie wszystko. Wartość całego projektu jest 70 milionów, kanalizacja plus oczyszczalnie 53 miliony. I 17 milionów, czyli te 25 milionów, to są te zadania. Łężyca, Czarnkowo, sieć wodociągowa, Krępa, sieć wodociągowa, te zbiorniki retencyjne na oczyszczalnię ścieków i Wilkanowo. I to jest całość, więc 25% zadań wartości całego projektu mogą być zadania na sieć wodociągową i na kanalizację deszczową. I teraz chciałam powiedzieć o takim problemie, jaki w tej chwili mamy. Ogłoszone zostały kryteria konkursu, który będzie ogłaszany, jest regulamin konkursu i za co dostaje się punkty. Warunkiem, a czyli w aspektach środowiskowych, gotowości projektu do realizacji niezbędne jest posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, o które się aplikuje. Chcę też powiedzieć, że dodatkowo punkty w konkursach dostaje się za modernizację oczyszczalni ścieków w celu poprawy efektywności energetycznej. I teraz wszystkie projekty będziemy mieć w pierwszym kwartale gotowe. Niestety takiej pewności nie mamy, jeżeli chodzi o projekt dotyczący prowadzenia fermentacji z kogeneracją. Ten projekt również uzyskał dopisanie. Ja bardzo proszę. Ten projekt, wykonanie tej dokumentacji na fermentację
Konfederacją. Również uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Był taki konkurs zorganizowany w roku bieżącym, gdzie można było aplikować o środki na wykonanie, na dokumentację, na obiekty, o które będziemy się starać uzyskać dofinansowanie w przyszłym budżecie. Ten projekt kosztuje nas 1,053 mln, a dofinansowanie wynosi 651 000. Umowa z projektantami została zawarta w roku ubiegłym. Z terminu zakończenia tego zadania w grudniu w bieżącym roku. Umowa na dofinansowanie została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dofinansowanie do tego projektu wynosi 85%, ale jest ścisły harmonogram i zakres tego projektu. A w zakresie tego projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie studium wykonalności, które jest niezbędne do, jako załącznik do aplikowania o środki unijne. I teraz co się stało? W procedurze, która została rozpoczęta przez urząd, w procedurze uzyskania decyzji środowiskowej spotkaliśmy się z odwołaniem kancelarii prawnej wynajętej przez grupę mieszkańców Łęczycy, którzy zgłosili odwołanie od wydania decyzji środowiskowej, nie mając absolutnie argumentów przeciwko tejże inwestycji, bo ja mam zapisy z rozprawy administracyjnej, która odbyła się w Biurze Ochrony Środowiska, że przeciwko tej zapisy, dosłownie, nie ma argumentów przeciwko tej inwestycji, bo jest opracowany raport. Ten raport oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mieszkańcy, jest zapis, że nic nie mają przeciwko tej inwestycji, ale coś za coś, że nie będą protestować, chcą uzyskać. Proszę Państwa, to jest kompletna paranoja. Jak można wstrzymywać taką decyzję argumentem, który nie ma w ogóle związku z tą inwestycją? To jest szantaż, bo mieszkańcy żądają coś za coś. Pieniędzy, tak? Od miasta za to, że nie będą protestować. Jeżeli ja Państwu przeczytam argument i tak jednego z mieszkańców, który w imieniu którego działa ta kancelaria, i tak będziemy skarżyć, opóźniać i tak. Proszę Państwa, to nie dość, że my nie będziemy mogli zrealizować pełnego zakresu, bo jeżeli bez tej inwestycji, to zostaje te 25%, jak wyrzucimy z tej inwestycji, tak? Wyrzucimy na to zadanie, zostaje nam tylko 9 milionów, zbiornik przy oczyszczalni wybudować musimy, ale już sieci wodociągowe ani w Ochli, ani w Czarnkowie, ani w Wilkanowie nie wybudujemy, bo 25% będzie tylko 9 milionów. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, jeżeli my nie zrealizujemy projektu według tej umowy o dofinansowanie do końca roku, czyli nie dostaniemy, a prawdopodobnie nie dostaniemy już pozwolenia na budowę, bo na dzień dzisiejszy ta sprawa jest w samorządowym kolegium odwoławczym, to nie ma najmniejszych szans w tym roku uzyskać decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. I co się stanie? Artykuł 8 i 19. Stwierdzenie zagrożenia projektu i opóźnienie realizacji wiąże się ze zwrotem całości dofinansowania. I musimy zwrócić 651 000. Kto nam to odda? Czy oddadzą nam to mieszkańcy, którzy opóźniają tą inwestycję? Mam takie pytanie. 651 000 wodociągi muszą oddać z dotacji, którą dostały. Jak można tak postępować? Czy się patrzy na własne podwórko, a nie na całość? Bo oczyszczania działa dla całego miasta. Także te inwestycje, chciałam powiedzieć, są bardzo zagrożone przez takie, a nie inne działanie mieszkańców. Bo argumentów w tym wszystkim
przeciwko tej inwestycji żadnych nie ma. Proszę się zainteresować, czy w większych miastach jest fermentacja osadu i jak to wygląda. W województwie najbliższej, proszę bardzo, Świebodzie, Bubis, wszędzie jest zastosowana fermentacja osadu, a nam się to blokuje. Także te inwestycje naprawdę są zagrożone. I na dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, czy one będą realizowane i kiedy będziemy mogli i o co będziemy mogli aplikować w środki unijne. Także tyle z mojego, przepraszam za zdenerwowanie, ale ja naprawdę nie rozumiem takiego postępowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczący, wszystkie no, temat jest wrażliwy i mogą być emocje w tym zakresie. Chciałem bardzo serdecznie powitać pana wiceprezydenta, który przybył na nasze spotkanie, na naszą sesję. Serdecznie witamy. Bardzo proszę, kto chciałbym zabrać jeszcze głos w tej sprawie, w innych sprawach. Pan prezydent, bardzo proszę teraz. Dobrze. To pierwszy lub pan Wojtkowski? Bardzo proszę, czy pan chciał zabrać głos? Właściwie chyba nie był ten temat nie tam został zamknięty, a ja to chciałem dopowiedzieć, jak to pan Krzysztof Wołczyński powiedział, o tym wspomniał. Ja byłem w szpitalu 15 dni i za pobyt szpitalu, kiedy wyszedłem, to pan mówił o 15%, tak zostało mi 130 zł potrącone. No fizycznie nie mogłem tutaj być, a jednak zostało to potrącone. No, chyba to trzeba jakoś rozgraniczyć. Przez poprzednie lata, jak mówią Wołczyńcy, nigdy nie było tak, że nie przyszedłem na sesję. Zawsze przychodzę. W związku z tym zdziwiło mnie to, no, ale usłyszałem dzisiaj gości, bo muszę go dopytać się, że tak, tak to jest, że jest taki punkt, który nie rozgranicza, dlaczego się nie było po prostu. I powiedziano, że to jest dieta, to po co jest ta lista? Bo my jesteśmy sołtysami przez każde 24 godziny na każdego dnia, a nie tylko na sesji. I nam się potrąca zaraz. Tylko sam, może to się dało, że mogłem poważnie utracić zdrowie, tylko mi przez 2 tygodnie naprawiono. Ja rozumiem pana, co pan, że pana zdrowieczenie, pana pretensje, ale jedna z 15 radnych i 17 sołtysów i zawsze to będzie 32 przypadki, kiedy powinno to być uwzględnione. Ja na pierwszej sesji informowałem państwa, jakie są zasady, co mówi uchwała. I tu w tej chwili jedynie to, coś podjęliśmy przed chwilą na sesji, poddamy do komisji. Komisja wypracuje jakieś stanowisko i w tym temacie będziemy pracować. Dziękuję uprzejmie. Panie Antonina, bardzo proszę, panie Antonina Grożewicz. Dzień dobry państwu, dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Dziękuję za przywitanie mieszkańców. Chciałam podkreślić, że zawsze wychował się pan wysoką kulturą bycia. Zanim przejdę do meritum sprawy i tematu, które chciałam poruszyć na dzisiejszej żenującej sesji, chciałam się odnieść tutaj do wniosku pana Krzysztofa. Tak jako mieszkanka, między innymi w kieszeni, której są płacone tak zwane diety radnych dzielnicy. Panie przewodniczący Zenonie, w całej rozciągłości podzielam pana zdanie. Chciałam przypomnieć, że niektórymi jak Antonina wystąpiła z projektem uchwały na sesję Rady Gminy o obniżenie do 1000 zł diety radnych. 1680 zwykły radny miał. I proszę sobie wyobrazić, troje radnych głosowało za obniżeniem. Antonina, obecny tu Tomasz Sroczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Jarosław Pewny. Reszta była przeciw. W związku z tym ja się pytam, drodzy radni dzielnicy, wy tu wreszcie przyszli dla pieniędzy czy dla idei? Kto nie dyspozycyjny, nie dostanie stopy. Tu jeszcze odnośnie pana, panie Krzysztofie, jaki dokument mówi o budownictwie wielokondygnacyjnym. O tak, kontrakt nie mówi, ale chciałam też panu przypomnieć, uchwała Rady Miasta 14 lipca 2014, która mówi, że nic bez nas o nas. To tak na marginesie.
pani prezes już poszła. Cieszą się wszyscy ci kanalizacji, pani prezes, którzy mają szczelne szafa. I dlatego tak powie przyłączenia wyglądają, jak wyglądają. Cieszę się, że jest pan wiceprezydent. Miło mi pana zobaczyć, panie socjalistów, wiceprezydencie. Jak pamiętam wypowiedzi pana zebrań, tak zwanych spotkań z naszymi mieszkańcami już teraz w nowej dzielnicy. Mówił pan, że pan działa szybko, bo tak mi się wydaje. To szybko chodzi, ten szybko działa. I dlatego też chciałabym zawnioskować o zmianę w sołectwie Racula tak zwanych świateł, które świecą dzień i noc tych kursujących, które jakoby mają upoważniać przechodzących do przejścia przez bardzo ruchliwe jezdnie. One pulsują dzień i noc, a kierowcy jak wjechali, tak wjechali. Z obecnym tu Tomaszem Stroczyńskim swego czasu wydeptaliśmy ścieżki do zarządu dróg wojewódzkich, gdzie mówiono, że będą wykonane światła na tak zwany przycisk, panie prezydencie, w momencie wykonywania kanalizacji. Nawierzchni już położono asfaltową w tym miejscu i dalej światła pulsują jak pulsowały. Dlatego moja gorąca prośba, a również tą prośbę kieruję za wnioskami mieszkańców, którzy w dalszym ciągu wracają się do mnie, mówiąc, że Antonina wszystko kieruje do radnych dzielnicy czy do przewodniczącego. Nie, panie Antonino, proszę pomóc. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na drodze przy ulicy Racula Myślnik Świętego Mikołaja położono, dziękujemy bardzo, na wierzchu tak zwanego podruchu i no niestety przy krawężnikach jest położona tak zwana kanalizacja deszczowa i pełno przy krawężnikach piachu. Boję się, żeby nie zatkała się ta kanalizacja deszczowa, bowiem tego piachu nigdy nie usuwa i nie chciałabym jeździć po kałużach wody, co mnie spotkało wczoraj i dzisiaj. Zapraszam, panie prezydencie, trudno, no taki mamy klimat, powtórzę panią słowa pani Wilkowskiej, tak, że jak było sucho, to była nawierzchnia jako taką, a teraz proszę, zapraszam, czy pan przejedzie na odcinku Mikołaja do mojej posesji. Dziura na dziurze i ogromne dziury. Dlatego też uprzejmie bym prosiła. I na zakończenie mojego wystąpienia chciałam zapytać, na podstawie jakiego aktu prawnego sołtysi, będę na przykładzie sołectwa Racula mówić, tak, zarządzają, sołtys zarządza świetlicą i pobiera opłatę. Stąd moje pytanie się bierze. A mianowicie również jedna z mieszkanek zgłosiła mi taki temat, że w miesiącu grudniu wynajęła salę na jakąś tam uroczystość, zapłaciła 500 zł. 500 zł i powiada, panie Antonino, nie otrzymałam żadnego pokwitowania. Chciałabym, żeby te wynajmy, tak, polewam, że to pod wynajmy świetlice przez tak wyremontowaną pracownię, przez którą nie spałam i pan wójt powiadał też, że już przed Antoninę nie śpi wiele miesięcy i wynajmujemy. Żeby to było, chciałabym transparentne. Przypomnę, nie słyszałam, żeby uchwała Rady Gminy, która nosi datę 27 lipca 2012, była uchylona. I w tejże uchwale, tu ją mam, tak? W tejże uchwale mówi się, że środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód do gminy, pisze
Zielona Góra teraz bym powiedziała gminy o statusie miejskim, czyli powinny być kierowane do zarządzającego, a do zarządzających, jeśli się nie mylę, jest zakład komunalny z siedzibą w Zarobie. Dlatego też oczekuję wyjaśnienia Panie Przewodniczący na obecnej sesji, bo nie chciałabym, żeby mieszkańcy niesłusznie, myślę, tak pomawiali sołtysa, że bierze do kieszeni takie głosy. Nie chciałabym, bo nie podejrzewam, że nowa pani sołtys nie wykonuje to transparentnie, ale czy jakieś pieniądze wpłynęły do zakładu komunalnego, bowiem cały czas wynajmowana jest świetlica, czy na wesela, czy na inne imprezy dla podmiotów prywatnych. Także na to pytanie uprzejmie proszę o odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Ten punkt kierujemy. On odpowiada za świetlicę i tutaj będziemy chyba już debatować na te sprawy, zaraz zostaną bieżące. Ja troszeczkę nie uciekł porządek spotkania dzisiejszej sesji. Zapomniałem jeszcze o ważnym punkcie, a mianowicie o informacji o stanie działalności zarządu. Pan prezydent Kaliszyn, tak? Bardzo proszę. Oświata jeszcze. No dobrze, po porządku. Wobec tego pan prezydent Kaliszyn. Państwo słyszeli to, co powiedziała pani prezes IBEK. Chcemy jednym projektem zrealizować to, co jest najważniejsze na terenie dzielnicy, a więc kwestie wodociągów w Krębie i na Czarkowie oraz kwestie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Ochli i Zatoni. Żeby było to możliwe, musimy równocześnie w tym projekcie mieć zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Jeżeli będzie dalej blokowany temat związany z oczyszczalnią ścieków, to nigdy nie będzie oczyszczalni w Zatoniu i Wokół. To trzeba mieć świadomość, ponieważ jasno priorytety i punktacje pokazują, że sama oczyszczalnia w Ochli i w Zatoniu nie uzyska dofinansowania. Prezes wyjaśniała o tym, że wprowadzenie procesu fermentacji powoduje obniżenie kosztów i przede wszystkim jest realizacją wytycznych tego programu operacyjnego Infrastruktury Środowisko, a więc wytycznych Ministerstwa Środowiska. I dlatego prosiłbym, żeby jeszcze koledzy tutaj będący na sali, którzy reprezentują tych mieszkańców, przemyśleli to i wycofali swoje pełnomocnictwo dla Kancelarii Prawnej, ponieważ ona jedynie co powoduje to opóźnienie. Problem polega na tym, że ten, kto pierwszy nie wystartuje w konkursie, ten zwykle przegrywa. Więc opóźnicie Państwo tylko wydanie decyzji środowiskowej, uzyskanie pozwoleń. To, że już najprawdopodobniej ponad 600 tysięcy straciła spółka, to będzie tylko i wyłącznie z naszych pieniędzy wszystkich finansowane, bo to o 650 tysięcy będzie mniej inwestycji, które Państwo też u siebie chcieli, żeby w przyszłym roku było zrealizowane. Taka strata po prostu powoduje, że o tyle mniej będzie inwestycji, bo nie będziemy się zgadzać na to, żeby z tego tytułu podnosić ceny dla mieszkańców całego miasta. Więc mamy mniej inwestycji własnych w przyszłym roku dzięki temu protestowi i mamy zatrzymaną inwestycję, która jest dla dzielnicy najważniejsza, bo to jest dokończenie krajów sanitarnych, jeśli chodzi o dwa sołectwa, czyli Zatonie i Ochla, nie mówiąc już o ważnych wodociągach w Krębie i Czarnowie. I dlatego, jeżeli Państwo chcecie jeszcze teraz na ten temat podyskutować, to zapraszam, bo to jest 70 milionów złotych. To jest naprawdę warto poświęcić trochę czasu i sobie jeszcze spróbować wyjaśnić, bo jest jeszcze chwila czasu. Ale niestety w każdym momencie może być ogłoszenie konkursu. Wówczas mamy 90 dni na złożenie dokumentacji i nie ma zmiły po prostu. Inni dostaną,
Następnie już nie będą po co mieli po co startować. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Teraz uporządkujmy temat. Skończmy kanalizację, potem będzie pan Krzysztof Łuczyński. Bardzo proszę. Panie prezydencie, trochę mnie dziwią te wasze tańce takie godowe, że oto jesteście tak pokrzywdzeni, że praktycznie żadna inwestycja się nie może odbyć, bo mieszkańcy Łężycy protestują. Owszem, od pół roku pan wie, że protestują, bo był pan na spotkaniu i od pół roku pan się z nimi nie spotkał. Było jasne, czego mieszkańcy oczekują. Oczekują rozmowy. Mieszkańcy nie są przeciwko inwestycji, tylko tak jak mówię, to co pani prezes, z pełną szacunkiem, pani prezes tutaj tak na ustach patriotycznie, bo to dla całej dzielnicy. A kto te smrody wącha z oczyszczalni? Cała gmina była? Czy tylko Łężyca? A beczki to przez kogo jeżdżą? Przez całą Łężycę śmierdzące i niszczą drogi i budynki. W całej gminie czy tylko w Łężycy? Mieszkańcy mają dosyć tego, że ciągle, ja nie mówię, że ta władza, ale poprzednia władza, którą obiecała Łężycy za to, że odstąpią swoje grunty na oczyszczalnie ścieków, obiecali kanalizację, wodę, telefony, gazy, w tym czasie nigdzie tego nie było. Co dotrzymali? Nic nie dotrzymali. Na to dokumenty są. Mieszkańcy teraz powiedzieli nie. Nie ustąpią. Jeżeli to jest taka ważna inwestycja, dlaczego do tej pory jeszcze prezydent nikogo nie zaprosił, mimo że żeście dostali zaproszenie na tę rozmowę? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, od początku ta ocena środowiskowa była błędna i tylko, ja nie wiem, nieprofesjonalizm waszych służb, czyli ochrony środowiska, nie zauważyła takich podstawowych błędów w tym, że są błędy dotyczące tego, że jest zapisane, że ma być spalarnia i dodatkowe koszty. Były błędy związane z pojemnością zbiorników fermentacyjnych. Tego nic z urzędu nie wyłapał. Dlaczego? Czy to było specjalnie, czy to jest takie lekceważące podejście do mieszkańców? I tak tam nikt nie będzie protestował, zróbcie to, bo nie ma o czym gadać. Bo my potrzebujemy środków. A od pół roku co robicie? Nic nie robicie. Czy ktoś się chociaż raz z mieszkańcami spotkał? Wywiesiliście ogłoszenie o tym, że chcecie taką inwestycję zrobić, gdzie było wyraźnie napisane, że planujecie montaż dwóch kotłów jako spalarni. To co mieszkańcy mają myśli? Trzeba było najpierw się spotkać z mieszkańcami, powiedzieć co planujecie, jak to ma wyglądać, a później się zastanawiać i drapać po głowach, bo myśleliście, że mieszkańcy nie znajdą pieniędzy na prawników. Znalazł się taki, który znalazł. I teraz się okazuje, że macie gorąco i nie wiecie co macie robić i zarzucacie nam, mieszkańcom, że przez to cała gmina nie będzie miała takiej czy innej inwestycji. To jest tylko wasza niekompetencja, buta, arogancja i to wszystko. Proszę się wziąć do rozmowy. Mieszkańcy są gotowi do rozmowy. Ale nie będzie tak, że mieszkańcy powiedzą, dobra, machniemy ręką, bo to wszystko przez nas i dalej te smrody będą takie, jakie będą. Niech pani nie mówi, że to takie jest piękne, bo proszę poczytać te fora internetowe, gdzie funkcjonują już takie fermentownie i spalarnie. To pani zobaczy, jakie to jest fajne, czy jakieś awarie. Także tyle bym chciał powiedzieć i odpowiedzieć, żeby tutaj nie robić z mieszkańców jakichś męczenników, bo nie o to chodzi. Pół roku miasto miało na to, żeby się spotkać. Czy ktoś się spotkał? Nic się nie spotkał. A potem pani prezes, bardzo proszę, tak. Prezydent Kaliszak. Każdy się wypowie, nie ma ograniczenia w czasie. A ja nie chcę tu z panem się kłócić i bez kłopotu odprawiać, ja chcę merytorycznie odpowiedzieć. Proszę mi nie zarzucać, że ja nie wiedziałam fermentacji osadu. Proszę pana, za długi mam staż pracy, za wiele oczyszczalni zwiedziłam. Również pracowałam w wodociągach, na których była fermentacja osadów. Jest to stary proces stosowany na wielu i we wszystkich dużych miastach w kraju. Więc proszę mi nie zarzucać nieświadomości tematu. Bo na to ja sobie nie pozwolę. Natomiast jeżeli bym przeczytała, a szkoda naprawdę czasu, odpowiedzi pełnomocnika w tej kancelarii prawnej na pytania pani kierownik Biura Ochrony Środowiska, to byście się uśmieli państwo. Nie ma żadnych konkretnych danych, bo jeżeli państwo się czepiacie, że będzie oddziaływanie, żadna fermentacja nie ma zapachów. Są to zbiorniki, zbiorniki hermetyczne zamknięte. Nie ma zapachu. Zapachy mogą być, ale nie z tych urządzeń. Natomiast oczyszczalnia została wybudowana w roku 98 i nieprawdą jest, że pan ma dokumenty,
gdzie są zobowiązania ówczesnych władz Zielonej Góry do wybudowania kanalizacji. To były, ja te protokoły na własne oczy widziałam, to są życzenia mieszkańców. Natomiast tam nigdzie nie ma odpowiedzi ówczesnych władz miasta, czy to zostanie wybudowane. Natomiast kanalizacja została wybudowana i Państwo macie tą kanalizację i proszę się nie odgrywać na wodociągach za to, że jeszcze chcecie, żeby miasto dotarło dodatkowe pieniądze na drogi, bo każde sobectwo chciałoby dodatkowe pieniądze na drogi, dlatego że potrzeby w sołectwach są ogromne. A to jest zwykły szantaż. Ja chciałem też wyjaśnić, to też byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami. Wyjaśnione zostały wszystkie te aspekty. Dokładnie to, co teraz mówiła pani prezes, zostało dopowiedziane na spotkaniu zorganizowanym przez panią Sołtys, na którym i ty byłeś i ja byłem. To, że część argumentów do państwa nie przemawia, to na to nie mam wpływu. Powtarzanie trzy razy tego samego nic nie zmieni. Państwo się domagają rozmów, ale rozmów, żeby pan, to co mówiliście na bazie administracyjnej, osobne pieniądze dać za to, że nie będzie protestować. No na to zgody nie było i wówczas powiedzieliśmy i nie ma dzisiaj. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć wszystkim Państwu, że my projekt złożymy do ministerstwa w momencie, gdy będziemy mieć uzyskane wszystkie zgody. Jeśli to będzie za 3 lata, to odpowiednio o 3 lata się opóźni budowa oczyszczalni w Zatłoń i w Opli, a może się okazać, że za 3 lata składając wniosek nie będzie już puli dorastania. Więc Krępa wodociąg, Czarkowo wodociąg, Opla, Zatonie i Opla i Zatonie, jeśli chodzi o oczyszczalnię i kanę sanitarną, niestety muszą czekać na to, aż przebrniemy właśnie naszą wojenkę z kancelarią, która, my może opublikujemy na stronie internetowej dzielnicy zapis rozprawy administracyjnej, gdzie jest jasno podsumowane, że nam nie chodzi o to, że jesteśmy przeciwko oczyszczalni, rozbudowie, tylko chodzi, żebyśmy dostali pieniądze za to, że nie będziemy protestować. Tak jest dokładnie powiedziałem przez Państwa na tej rozprawie. Dziękuję. Bardzo prosimy jakiś zapoznany. Ja przepraszam, jeszcze uporządkujmy porządek przebiegu sesji. To nie punktu, zaraz będziemy. Teraz jeszcze mamy dwa punkty, które są zapisane w dzisiejszym programie. To jest informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2014-2015. I tutaj udzielam głosu pani zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, pani Lidii. Bardzo proszę, pani naczelnik. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jestem po raz pierwszy na Państwa sesji. Widzę, że tutaj atmosfera jest bardzo gorąca, tak? No, cieszę się niezmiernie. Tak, pracujemy oczywiście, wszyscy pracujemy i dlatego z przyjemnością przedstawię Państwu materiał. No, jest to materiał dość rozbudowany i dość szeroki, bo jak wiecie Państwo, połączyliśmy się z dniem 1 stycznia. Doszło nam tych zadań wiele, doszło nam też zadań oświatowych, oczywiście i placówek oświatowych. I my rokrocznie, pan prezydent przedstawia Radzie Miasta informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Zielona Góra. I jest to informacja za rok szkolny 2014-2015. Jak Państwo wiecie, od 1 stycznia połączyły się nasze samorządy. W związku z tym dane zawarte już w tej informacji, którą otrzymali radni na swoje skrzynki, zawierają już pełen zestaw informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015 z uwzględnieniem połączenia obu samorządów. Jest to dość szeroki, obszerny materiał. Materiał, który składa się z 9 rozdziałów. I każdy z rozdziałów mówi o tym, jak wygląda proces edukacji naszych dzieci i młodzieży. Począwszy od przedszkola, skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych. Wcześniej w gminie szkół ponadgimnazjalnych nie było. Państwo mieliście tylko przedszkole z oddziałami w różnych miejscowościach, szkoły podstawowe, 2 gimnazja. I na tym proces edukacyjny się kończył. Natomiast w mieście Zielona Góra
są jeszcze placówki ponadgimnazjalne i w związku z tym ta informacja jest o wiele szersza. Poza tym chcę Państwu powiedzieć, że od roku 2009-2010 wszedł obowiązek przedstawiania przez Pana Prezydenta wszystkim radnym takiej informacji i my jako miasto Zielona Góra dopracowaliśmy się pewnego wzorca. Wzorca, który przez lata był uzupełniany i mam nadzieję, że w tej chwili już wszystko w tym dokumencie, który ja przed sobą mam i który radni otrzymali na swoje skrzynki, w tej chwili ujmujemy już wszystkie zadania, jakimi zajmuje się oświata w dużym, szerokim mieście Zielona Góra. Jest tych rozdziałów 9. Zaczyna się jak zwykle od przedszkoli i od procesu edukacyjnego i Państwo wiecie, że w tej chwili, bo to jest sprawozdanie za ubiegły rok, powiedziało, że sześciolatki powinny pójść do szkół, ale podzieliło ten proces na dwa etapy. I w związku z tym w ubiegłym roku szkolnym dzieci tylko urodzone od stycznia do końca czerwca objęte były tylko obowiązkiem podjęcia nauki szkolnej w wieku 6 lat. Natomiast druga połowa roku dzieci starsze już takiego obowiązku nie miały, ale okazało się, że część rodziców po badaniach poradni psychologiczno-pedagogicznej podjęło decyzję, że również swoje dzieci do szkoły podstawowej posyła. Ale byli też tacy rodzice, którzy poszli ze swoim dzieckiem na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej i te dzieci, które przeszły badania i którym wystawione orzeczenie, że jeszcze nie powinny podjąć tego obowiązku nauki, te dzieci, mimo wieku, jakie osiągają, do klasy pierwszej szkoły podstawowej nie poszły, tylko pozostały jeszcze na rok szkolny przedszkolu. I tak, od dzieci przedszkolnych zaczynamy poprzez uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są tu bardzo szerokie informacje, które mówią o tym, jak wygląda proces nauki we wszystkich naszych przedszkolach i szkołach, w jakich zajęciach uczniowie biorą udział. Są to zajęcia korekcyjne, rewalidacyjne, logopedyczne. Oprócz tego zajęcia dodatkowe, takie jak języki na przykład. Są też informacje dotyczące tego, jak nasze szkoły przygotowały do egzaminu, właściwie do sprawdzianu po szkole podstawowej, do egzaminu gimnazjalnego, a także do matury. Są to bardzo ciekawe informacje. Muszę Państwu powiedzieć, że od wielu lat jesteśmy dumni z tego, że Zielona Góra, a w tej chwili już duża Zielona Góra, osiąga na tle kraju bardzo dobre wyniki z poszczególnych egzaminów. Sprawdzianu po klasie 6 szkoły podstawowej, po klasie 3 gimnazjalnej i egzaminu maturalnego. Także również takie zestawienia tutaj są. Jest tu bardzo szczegółowa analiza z podziałem również na placówki, a więc i te szkoły podstawowe po kolei wszystkie są pokazane, dawne szkoły miejskie plus szkoły gminne, a także gimnazja miejskie i gminne i potem szkoły ponadgimnazjalne. Są to bardzo szczegółowe dane. No nie mogę, wydaje się, że nie mam dzisiaj na to czasu, żeby analizować, ale tylko chcę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o na przykład maturę, bo to jest taki bardzo, powiedziałabym, dobry wskaźnik, który mówi o tym, jak w naszych szkołach uczymy, bo uczeń przechodzi przez te wszystkie etapy, prawda, i tym już końcowym jest wynik maturalny, to chcę powiedzieć, że miasto Zielona Góra, już duże miasto Zielona Góra, wyróżnia się na tle kraju, bo na przykład w kraju wynik procentowy 67%, w rejonie 66,7%, w województwie 66,42%, jeśli chodzi o język polski, zapomniałam dodać, natomiast w mieście Zielona Góra 68,89%. Także bardzo mamy dobre, wysokie wyniki. Dalej, jeśli chodzi o matematykę, też matura, bo to jest taka dla mnie największa wskazówka pokazująca, jak ten cały cykl kształcenia dziecka przebiega i czym się kończy, jakim wynikiem. I teraz na przykład, proszę Państwa, matematyka. Ta pięta achillesowa, o której tyle się mówi. W kraju wynik
54, w rejonie 53,5, w województwie 53,8, a w Zielonej Górze 58,2. I potem mamy wyniki z angielskiego, z niemieckiego i poszczególne wyniki w poszczególnych szkołach, gdzie na przykład zdawalność jest na poziomie matury, przepraszam, na poziomie 100%, ale też są szkoły, gdzie zdawalność jest nieco niższa. Za ubiegły rok są dwie szkoły liceum ogólnokształcące, gdzie zdawalność była na poziomie 100%. To było pierwsze liceum ogólnokształcące i piąte liceum ogólnokształcące. Chcę powiedzieć jeszcze o tym, że we wszystkich naszych szkołach, bo oprócz tego, że mówimy o wynikach, oprócz tego, że mówimy, jak zaopiekowane są dzieci, również mówimy o nauczycielach, o kadrze, o tym, jak są oni wykształceni, ilu mamy dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, stażystów, jakie mają uposażenie. Dalej, ta informacja zawiera też dane dotyczące budżetu. No, jest to budżet ogromny i chcę powiedzieć, że za ubiegły rok szkolny 2014-15 ogółem wydatki na oświatę to było 235 948 669 zł. Z czego subwencja oświatowa to 147 633 000 grosze, a miasto dołożyło do oświaty 88 315 tysięcy. Zawsze miasto dokładało i dokłada. Dokładało dlatego, że tak uznali radni, że w mieście potrzebne są dodatkowe zajęcia wspierające dzieci i młodzież. I miasto objęte jest tak zwanym zielonogórskim programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Jest to bardzo interesujący program. Program, który jest nie tylko dla dzieci, którym potrzebna jest pomoc z racji tego, że osiągają słabe wyniki w nauczaniu, ale też jest to program, który wspiera, pomaga dzieciom utalentowanym. I ogromne pieniądze rokrocznie miasto około 600-700 tysięcy przeznaczało na ten program po to, aby wspierać nasze placówki edukacyjne, po to, aby nasza młodzież, nasze dzieci osiągały coraz wyższe wyniki kształcenia i po to, aby potem można było się szczycić takimi wynikami matury, jakie tutaj przed chwilą Państwu przytoczyłam. O czym mówi jeszcze ta informacja o stanie realizacji zadań? No jest ona obszerna, zawiera 70 stron. Mówi o wykształceniu nauczycieli, mówi o tych dodatkowych zajęciach, mówi właśnie o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkole podstawowej, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych. Mówi również o sukcesach naszych dzieci i nauczycieli w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Państwo już mieliście okazję w tym roku uczestniczyć po raz pierwszy i myślę, że będzie to kontynuowane, bo jest to tradycja miasta, gdzie na zakończenie roku szkolnego wszyscy ci, którzy przyczynili się do tego, że miasto Zielona Góra osiąga tak wysokie wyniki w nauczaniu, wszyscy ci uczniowie i nauczyciele są wynagradzani przez pana prezydenta nie tylko gratulacjami, ale również jest to gratyfikacja finansowa. Jest to poradnia psychologiczna, pedagogiczna, jest to bursa i te placówki również są tutaj wskazane i o ich działalności jest tutaj również informacja. Są też, proszę Państwa, jest cały rozdział poświęcony projektom i programom realizowanym w placówkach. Miasto Zielona Góra słynie z tego, że sięgamy po wszystkie środki zewnętrzne, jakie tylko są dostępne. Więc już w tej chwili bardzo się przygotowujemy do tej nowej perspektywy. W tym kierunku już wiele działań prowadzimy, ponieważ rzeczywiście one bardzo wspierają naszą edukację. Wspierają po pierwsze nauczycieli, ich rozwój, a co za tym idzie, wspierają również nasze placówki oświatowe. Wspierają bazę, dzięki temu baza rzeczywiście jest coraz lepsza, coraz bardziej nowoczesna. Dzieci mają dostęp do najnowszych zdobyczy techniki. Oprócz tego prowadzone są wymiany międzynarodowe, wymiany nie tylko z
najbliższymi sąsiadami Niemcy, Czesi, ale również wymiany z Finlandią, z Danią, z Anglikami. I o tym wszystkim jest w kolejnym rozdziale, który mówi właśnie o projektach i programach realizowanych w placówkach. Oprócz tego, proszę Państwa, jest rozdział, który mówi o warunkach kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym. Jest to rozdział, który mówi o inwestycjach, o głównych remontach, o wyposażeniu w sprzęt techniczno-dydaktyczny i o obiektach sportowych. No, proszę Państwa, stale swoją bazę doskonalimy, stale ją poprawiamy. Oczywiście chcielibyśmy, aby tych pieniędzy było jak najwięcej. Rokrocznie jest to kwota 2-2,5 miliona na tylko remonty i naprawę. Nie mówię tu o nowych inwestycjach, natomiast jest to zawsze środków za mało, niewystarczająco, ale no, trzeba ustalić jakieś priorytety i tutaj o pewnych priorytetach w tym materiale mówimy. I chcę powiedzieć o pewnej nowości, której do tej pory w takim materiale, który dzisiaj Państwu przedstawiam, jak informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Zielona Góra za rok 2014-2015, tego jeszcze nie było. Jest to nowość od tego roku, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Chodzi o nadzór pedagogiczny w szkołach i placówkach. Do tej pory takiej informacji nie mieliśmy obowiązku składać takiej relacji z tego, jak wygląda nadzór pedagogiczny, bo to w zasadzie zadanie kuratora, a nie samorządu. Ale ponieważ ta dziedzina została również wprowadzona w ten dokument, w związku z tym macie też Państwo informację, jak wyglądał nadzór kuratora w naszych placówkach oświatowych. Czyli ile ewaluacji zostało przeprowadzonych, jakie są raporty, jakie są wnioski z tych ewaluacji. Jest to bardzo ciekawy dokument, no i oczywiście jest to dokument do dalszej pracy i do poprawiania jakości edukacji. Chcę Państwu powiedzieć, że rokrocznie taki dokument przygotowujemy radnym miejskim. Państwo radni macie na skrzynkach ten dokument. Jest to dokument, który zawiera 70 stron, wymaga wnikliwej analizy, ale chcę Państwu powiedzieć też jedną rzecz, która dla mnie jest przyjemna i myślę, że dla Państwa też, że mamy się czym pochwalić. Że mamy naprawdę zdolną młodzież i dobrych nauczycieli. I to jest najważniejsze i to jest ten wniosek, który chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali, bo nauczyciele stale się szkolą, kształcą, podnoszą swoją wiedzę i swoje umiejętności właśnie po to, aby nasze placówki oświatowe jak najlepiej uczyły. A to, że uczą dobrze, to o tym świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych. Kiedy ja Państwu mówię o tym, jakie są wyniki w kraju, jakie są w mieście Zielona Góra, to muszę powiedzieć, że tutaj jesteśmy no, na czele wszystkich województw i jeśli chodzi o okręg, który zawiera trzy województwa. Województwo lubuskie, zachodniopomorskie i województwo wielkopolskie, to zawsze mamy pierwsze miejsce. Ponieważ naprawdę, no tutaj ukłon w stronę radnych i prezydenta miasta Zielona Góra, którzy nie szczędzą pieniędzy na edukację dzieci i młodzieży, ale ja myślę, że to się nam wszystkim opłaca, nie tylko prezydentowi i radnym, bo dzięki temu wychowamy sobie młodzież naprawdę dobrze przygotowaną do życia, młodzież, która nie będzie obawiała się zmiany sytuacji na rynku pracy, która nie będzie się kurczowo trzymała jednego zawodu, jednej kwalifikacji, ponieważ w tej chwili młodzież ma naprawdę ogromne możliwości i ogromne perspektywy, ogromne. I to nie tylko w naszym kraju, ale poza granicami naszego kraju, tylko musi być dobrze przygotowana. A kto ich ma przygotować? No oczywiście rodzice i placówki edukacyjne, począwszy od przedszkola, skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych i uniwersytetach. Także myślę, że jest to bardzo ciekawy, bardzo bogaty materiał i jeśli Państwo będziecie mieli chwilę czasu, to naprawdę proszę, żeby się zapoznać, może niekoniecznie z całością, ale przynajmniej wyrywkowo, bo jest tu dużo ciekawych informacji dotyczących tego, jak ten proces edukacyjny w naszych placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych, bo nie mówię o uniwersytecie, ponieważ my w zakresie swoich obowiązków i finansowania nie mamy już wyższych uczelni.
Co jeszcze bym chciała dodać? Tutaj, proszę Państwa, znajdziecie też wiedzę dotyczącą tego, jakie osiągnięcia mają nasi uczniowie. Więc nie tylko to, co osiągają tu, na terenie miasta Zielona Góra, ale także w województwie i w kraju. Mamy laureatów różnorodnych olimpiad, konkursów również międzynarodowych. Także mamy się czym poszczycić, mamy się czym pochwalić i dlatego tak bogaty jest ten raport, gdzie naprawdę jest bardzo dużo, całe kompendium wiedzy o zielonogórskiej oświacie i już, tak jak powiedziałam, tej szerokiej oświacie, czyli połączonej z gminą Zielona Góra, bo tu już również są te dane dotyczące i nauczycieli, i uczniów z gminy Zielona Góra. Jeśli Państwo mają do mnie jakieś pytania, to bardzo proszę, bo wiem, że to jest materiał obszerny i wymaga takiej szczegółowej analizy, ale może będę mogła zaspokoić Państwa oczekiwania. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja przyjrzałem, może powierzyć do życia ten raport, szczególnie ten rozdział dotyczący osiągnięć szkół. I mam takie pytanie, bo w wykazie tych szkół nie zauważyłem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Szkół Akademickich przy Rzeszowie Kisielskim. Zależy to. Tak, ja wiem, że to są szkoły publiczne, prowadzone przez osoby fizyczne i właśnie czy to jest powód, że ich tam nie ma, bo one osiągają wysokie wyniki i na pewno w jakiś sposób też... Jest to powód, dlatego że dokładnie jest powiedziane, z czego prezydent ma złożyć informacje. Informacje z tych placówek, które sam prowadzi, których jest organem prowadzącym. Czyli prezydent nie powinien składać informacji z działalności placówek, których nie prowadzi, a prezydent nie jest organem prowadzącym ani dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, ani dla Zespołu Szkół Akademickich. Także dlatego ten zestaw informacji dotyczy tylko jednostek, placówek prowadzonych przez prezydenta miasta Zielona Góra. Nie. Mieliśmy kiedyś, nawet na początku, jak zaczynaliśmy, bo to weszło w latach 2009-2010, ta informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, to mieliśmy nawet takie zakusy, żeby obejmować wszystkie placówki, na przykład PBO, jest też taka placówka w mieście, którą prowadzi właśnie firma PBO, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, no ale potem się okazało, że jest to niezgodne z założeniami, ponieważ tu prezydent ma zdać informacje, relacje z tego, co leży w jego kompetencjach, czyli tylko z tych placówek, których on jest organem założycielskim i organem prowadzącym. I dlatego, mimo że są to placówki na terenie miasta Zielona Góra położone, one mają z nami bardzo dobry kontakt, bardzo często wspólne prowadzimy imprezy, zadania, działania, ale one jak gdyby nie są w tym kompendium wiedzy, którą my musimy Państwu przedstawić. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby się pytanie? Nie ma. Wobec tego dziękuję serdecznie Pani Naczelni. Informacje, które mi się wydają wyczerpujące, wyjmują głosu, choć tak są budujące wyniki. Dziękuję uprzejmie. To prawda. Dziękuję. To prawda, jest to zasługa pracy, wytężonej pracy nauczycieli, których naprawdę należy pochwalić. Właśnie wczoraj Państwo radni mieli okazję być i mogę jeszcze Pani... Bardzo proszę jeszcze. Ja przepraszam bardzo, ale jestem polonisko z wykształcenia. Proszę Państwa, właśnie wczoraj radni mieli okazję i ja bardzo też serdecznie Państwa zaproszę, jeżeli będzie taka okazja i chęć. Wczoraj odbyła się uroczystość Dzień Edukacji Narodowej, gdzie doceniamy tych, którzy naprawdę przyczyniają się do tego, aby nasza młodzież mogła osiągnąć najlepszą wiedzę, jaka jest tylko do zdobycia w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zielona Góra. I wczoraj, mogę powiedzieć, że z pracami tych sukcesów naszej młodzieży, sukcesów nawet międzynarodowych, ale także sukcesów na arenie krajowej, gdzie bardzo często mamy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wyniki czy gimnazjów, czy szkół podstawowych, czy nawet maturalne, to są nauczyciele. I wczoraj właśnie odbyła się ta uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie była okazja, aby im podziękować, wręczyć nagrody i powiedzieć, że to dzięki nim nasza młodzież może potem zabiegać o dobre miejsca pracy, konkurować na rynkach pracy, jechać w świat, do Anglii, do Niemiec. Ja wiem, że może nie wszyscy chcielibyśmy, aby ta młodzież mogła pracować tu, ale proszę Państwa, taki jest świat.
Taka jest współczesność i nie można powiedzieć, że tylko ten, kto pracuje w Polsce, no ten się rozwija i ten nas wzbogaca. Nasza młodzież ma duże szanse, duże możliwości, a przy tym zdobywa wspaniałe pokłady wiedzy i umiejętności, która pozwala im iść również w świat i pokazać, że stać miasto Zielona Góra na to, aby dobrze tę młodzież do życia przygotować. Nie mówię tylko do nauki, do życia przygotować. Także jest to duża zasługa nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy wkładają maksimum wysiłku w to, co robią, a są wspierani no, przez to, że dajemy tak duże nakłady na edukację, gdzie inni mówią, że miasto Zielona Góra po prostu pod tym względem no, jest jednym z miast w czołówce, bo dokładamy ponad 88 milionów do budżetu oświaty po to, aby te wszystkie zadania mogły być. Jak widać, urzędu przy premiowaniu docenimy właśnie. Dziękuję uprzejmie, nie tylko zadania, ale kompetentnych, panie prezydencie, bo na ten temat mówić godzinami i jest o czym. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Jeszcze ten punkt już będzie w sekundeczku. Ile można człowieka trzymać? Stawi się dalekie, przejdzie się, no były sprawy różne. Panie przewodniczący, ale proszę nie przeszkadzać. Ja prowadzę obrady, ja proszę nie przeszkadzać. Jeszcze jeden punkt i będziemy mówili. Bardzo proszę pana przewodniczącego zarządu o złożenie sprawozdania z działalności. Bardzo proszę panie przewodniczący. Już na chwilę wstępu. Na nieszczęście ja też jestem z wykształcenia polonistą, więc... Ale taktyka doświadczenia samorządowego też jest pomocna, w związku z tym postaram się to sprawozdanie złożyć w miarę krótkie. Natomiast gdyby ktoś był bardziej zainteresowany, to oczywiście zapraszam i do pytań. Chcę powiedzieć, że zarząd działa dwuosobowo, jak państwo wiecie, więc to, o czym mówię, z działalnością zarówno w trakcie posiedzeń zarządu, których odbyło się 5, gdzie opiniowaliśmy głównie uchwały wynikające z wniosków pana prezydenta, które wpłynęły do Rady Dzielnicy. Natomiast w okresie sprawozdawczym, to jest od miesiąca lipca do września, czyli do końca września, zarząd nie podejmował z własnej inicjatywy żadnych uchwał, tak jak na przykład na dzisiejszą sesję w sprawie inwestycji strategicznych, ale dzisiaj mamy już październik, więc o tym nie. Podczas posiedzeń zarządu rozmawialiśmy również dosyć szczegółowo o wielu problemach zgłaszanych przez mieszkańców. Na przykład problemy stanu świetlic, oznakowania przejść, stanu dróg w dzielnicy, zamiatania, naprawy dróg, łatania dziur. Były to takie interwencje bieżące w trakcie posiedzeń zarządu, ale także poza posiedzeniami zarządu stosowaliśmy kilkadziesiąt pism do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz instytucji SOS w celu zajęcia stanowiska lub podjęcia działań w różnych sprawach. I znowu wrócę do tego, głównie były to pisma dotyczące naprawy dróg po kanalizacji i bieżącego utrzymania dróg, ale także na przykład zmian w składzie jazdy autobusów czy uruchomienie nowego przystanku w sołectwie Kręba, budowy zjazdów drogi 282 na wniosek mieszkańca sołectwa Starych Kisieli i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć, że w tym okresie sprawozdawczym nie wpłynęła od państwa radnych żadna interpelacja, więc tutaj zarząd nie zajmował się odpowiedzią, no ale też zrozumiałe, że był to okres urlopowy, cały lipiec mieliśmy przerwę w posiedzeniu Rady Dzielnicy. Ponadto w organizowanym okresie członkowie zarządu poza posiedzeniami uczestniczyli w wielu spotkaniach z władzami miasta Zielona Góra, brali udział w licznych spotkaniach roboczych i znowu wracam do tych spraw bardzo bieżących, ale także tych, które były robione okazjonalnie, na przykład współudział w organizacji różnych imprez, jak na przykład Święto Dzielnicy, czy też obóz młodzieżowy MDP, obóz młodzieżowy Neusser Langen Bężonków, czy też inne spotkania mieszkańców, jak na przykład 700-lecie, bo robiliśmy to teraz Uliwo, robiliśmy to razem ze Świętem Dzielnicy. Poza tym też członkowie zarządu reprezentowali dzielnicę na zaproszenie organizatorów różnych spotkań i uroczystości, które odbywały się na terenie zarówno miasta, jak i najbliższej okolicy. Chociażby wspomnę, to były takie uroczystości
czy też święta państwowe, jak święto Wojska Polskiego, ale także lokalne, jak na przykład rozpoczęcie roku szkolnego w DSD Mofra, gdzie byliśmy również obecni. Chcę też podkreślić, że staramy się na bieżąco, zarówno ja, jak i zastępca, reagować na wpływające wnioski, sugestie mieszkańców w różnych obszarach. Tych obszarów jest naprawdę dużo. Ja może dołączę to sprawozdanie w całości do protokołu, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Natomiast gdyby teraz były pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję. Bardzo chętnie to sprawozdanie piszmy w siebie, włączymy do protokołu. Czy są pytania do pana przewodniczącego zarządu? Nie. Wobec tego dziękuję. Przystępujemy do następnego, teraz punktu do spraw różnych. Udzielam pan głosu, potem pan Skrębnik, przepraszam, potem pan Szczepski, przewodniczący i pan Skrębnik, takie kolejne. Następne będę udzielał głosu. I potem pani, bardzo proszę się przedstawić, żebyśmy pana mieli pozwanie. Prosimy tu bliżej albo u mikrofonu może, bo żebyśmy... Dziękuję panu przewodniczącemu, że nareszcie dałam się do głosu, bo teraz połowa na tym wyjdzie i to będzie wszystko, jak też mam pisać. Witam pani i panu, bo nie wszyscy mnie znają, gdy stara rada to nie zna i pamiętam. Jest podłączony? Okej. I chodzi mi o taką sprawę. Mam pytanie zasadnicze do pana Wójta. Gdzie są te moje 50 tysięcy złotych, co były zaoferowane na moje przepusty? W tej chwili te 50 tysięcy złotych przepadły. Nie ma. Gdzie są przepusty? W tym roku, w zeszłym roku były zaoferowane pieniądze, zarezerwowane, tak? Na moje przepusty. W tej chwili tych pieniędzy nie ma. W pierwszym kwartale 2015 miały być przepusty zrobione. Nie ma. Panie wójcie, pan nie jest gospodarzem, nie był gospodarzem. Przepraszam pana, nie ma pana wójta, jest przewodniczący zarządu. Pana wójta nie ma już. Tak, ale tu akurat chodzi, pan wójt przehandlował gminę za stanowisko. Zrobił sobie ciepłą posadkę u pana prezydenta i ma pan w nosie. Pan Fuczko obiecywał mi przepustki z miesiąca na miesiąc. Już będą zrobione, mamy na pewno. Pan jest ojczymem. Nie od gospodarzy miałce gminy. Ty kończy, bo wszystko, panie wójcie, pan wszystko... Proszę, ja mam do pana serdeczną prośbę. Proszę używać argumentu, nie epitetu. Proszę rozmawiać o konkretnym. Czy pan, przepraszam, czy pan Zalewski ma ciepłą posadkę, czy ma zimną posadkę? To nie jest temat dzisiejszej dyskusji. Proszę rozmawiać na temat, którego pana interesuje. Panie przewodniczący, 16 lat walczę o przepust dojazdu na łowce. Czy w ciągu 16 lat jeszcze gmina bywa na Cienkiewicza? Wójt obiecał z roku na rok. W przyszłym roku. No to co jest? Oszust, tak? Kłamał cały czas. I w dalszym ciągu nie ma. Były zarezerwowane, tu ta pani teraz, która wyszła. Mam odbite, bo dzisiaj nie wziąłem papieru ze sobą. Mam odbite to wszystko, że jest zarezerwowane 50 tysięcy złotych na te przepusty na łowę. To co, ja jestem użytem, że z innego kraju. Ja mam do pana propozycję. Jeśli pan ma takie argumenty, że ktoś pana powiedzmy oszuka, ktoś pana okradł, proszę złożyć sprawę do sądu. W tej chwili wysoki sąd oceni. Innego. My nie rozstrzygniemy pańskiego problemu tutaj, bo my nie znamy sprawy. Musimy tak od początku składać dokumenty, w którym nie jesteśmy w stanie pomóc tej gminy. Pan przewodniczący, w tej chwili jest po prostu przygotowywany wniosek do sądu o to wszystko, że nie zostało zrobione przez 16 lat. A w tej chwili mam takie pytanie do nowego zarządu. Kto się w końcu mną zajmie, żeby zrobić przepusty? 16 lat to chyba za dużo czekać. Nie ma. Będzie sprawa w sądzie o utracone 5 lat przynajmniej wstecz. O utracone zyski. Nie można nic zrobić. Bo wójt obiecywał dnia na dzień. No dobrze, przyjmujemy pańskie argumenty, przyjmujemy pańskie informacje do wiadomości. I więcej nie jesteśmy stanowiską. Jeśli pan uważa, że pan jest pokrzywdzony, ma pan prawo dochodzić swoich roszczeń, to jedynie sprawa sądowa zostaje pan.
bytu, więc panu nie pomożemy. Kiedy mogę otrzymać wiadomość, że tą sprawę się ktoś zajął i że będzie zrobiony? W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Najprościej, proszę pana, jeśli pan wyczerpał wszystkie możliwości już administracyjne, sprawę skierować do sądu. No to jest jedyne wyjście. Nikt panu inaczej nie pomoże. To co, teraz mam znów następne 16 lat od nowa zaczynać? No jeśli sąd będzie 16 lat, to podpadnie. Jeśli sąd zrobi to w 6 miesiącach, to podpadnie 6 miesięcy. No. No, to taka jest prawda, no nic panu nie pomoże. Bo ja nie wiem. Nie wiem po prostu, jak z tym rozmawiać. Przepraszam, że ja się umorzę, ale na moim miejscu pan był jeszcze bardziej zdenerwowany. Ale ja panu odpowiadam, co trzeba zrobić. Wziąć radcę, proszę pana. Jeśli pan ma rację, to za radcę prawnego pan zapłacą, strona przegrywająca zapłaci, pan nie poniesie kosztów i będzie pan kierowany właściwą drogą. No, taka jest prawda. Bo w zeszłym roku było 50 tysięcy zarezerwowane, że w tym pierwszym kwartale będzie zrobione. Tak? Ale pan dalej swoje, ja pan mówię, a pan dalej swoje. My nie mamy tych pieniędzy, proszę pana. My tych pieniędzy nie mamy. Niech to pan odpowie. Były zarezerwowane 50 tysięcy na przepustę. Czy już pan wyczerpał temat? Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę pan szczęście. Proszę Państwa, ja Państwa chciałbym zaprosić do Krainy Cudów. Troszeczkę rozproszyć tą atmosferę, bo jest taka napięta. Proszę sobie wyobrazić plac festynowy w Przylepie, park, scena, boisko, 10 stołów dębowych, takich festynowych i robiliśmy teraz ostatnią sobotę pieczenie kiełbasek i dla tych dzieci. Policzyliśmy sobie, mamy 10 stołów, to jest 100 miejsc, dołożymy parę tutaj ławeczek, namiot i festyn pokery. Przyjeżdżamy i co jest? Stołów nie ma. Nie były, tak nie ma, no mówimy, no chyba wandalizm. No ale zachodzimy, no trzeba, nie ma po tych stołach. Tylko widać ślady cięcia, no to mówimy co? No kradzieństwo. Ale jeszcze w tym czasie, by w sobotę, a w czwartek jechał nasz sołtys do Częstochowy, no i mówił, pomogli się tam za pogodę, za to, żebyśmy te ławki wyremontowali, ponieważ środki sobie z Funduszu Sołeckiego zostawiliśmy na remont tych stołów. A on mówi, chyba się umówił nie do tego boda. Pomodlił się do innego, bo te stoły nam ciągły. No, trudno, odbył się ten pieczone kiełbaski, jak się odbyły. No, ale okazuje się, że te nasze drzewo gdzieś jest u pracownika jednego zakładu komunalnego w Przylepie. Więc my mamy teraz takie, no, nie prośba, tylko żądanie. Jeżeli sołtys zmodlił się do tego innego Boga, to niech ten Bóg, teraz mam te 10 stołów. Panie Przewodniczący, ale to słuchajcie konkretnie, bo dobrze. Jesteśmy trochę zmęczeni. Już, już trudno. Ponieważ po tych stołach zostały takie ocięte kołki ziemi. Więc jeżeli wziął górę, weź i dół. Bo to teraz dopiero zagraża niebezpieczeństwu. Tam dzieci biegają, wszystko to coś wąsiste. Mało tego, teraz zamiast ci, co siedzieli na tych stołach, pójdą do tej na scenę i tam będą broić, będą na nic. To jest jedno, bo jeżeli my nie dostaniemy na piśmie takiego zapewnienia, oddajemy sprawę
ta policja albo do prokuratury jako tragedii postawów. To zrozumienie naszej. To był jeden sąd. Ale zdarzył się też drugi. Zapraszam Państwa na ulicę Leszczynową przy Lepie. Jest nowy mieszkalny i na rogu jest przepompownia ścieków. I w lutym tym roku, no piękna przepompownia, ostatnio wyszło tabliczki wywieszone, gdzie jest informacją, jakby się coś działo. No i sąsiad, który mieszka koło tej przepompowni, słyszy wieczorem jakąś tam głośną pracę tej pompy. Więc idzie do telefonu i dzwoni do tego dyżurującego tam pracownika. No a ten mu odpowiada: panie, co się pan tam interesuje? Przepompownia jest monitorowana cały czas. Jak potrzeba jest w brygadach, to przyjedzie i naprawi. Na drugi dzień już pompa nie chodziła. I z przepompowni stała się szambo. Troszeczkę było, czasu minęło. U tego lokatora zaczyna wypływać wszystkie paliwo szalegalia z piwnicy, z kratki ściekowej. Chodził do pracowników, do biur, do kierownika przepompowni. Zgłaszał te sprawy. No, zaszedł, pan ma 71 lat. Także jak stanął w drzwiach, siedziało tam sześciu chyba panów. Mówi, że chciałby porozmawiać z kierownikiem. No ja jestem, o co chodzi? Więc zaczyna mówić o przepompowni, no ci już wszystko wiedzieli. No więc Huzian a Juzian, wyszło tak, że on zły projekt chyba zrobił, nie zrobił sobie zasuwy powrotnej, to jest jego wina, tam ścieki teraz bywają. No i taki pan jakiś pan obsydował, mówi: proszę pana, ja z panem nie rozmawiam, tylko z kierownikiem, a pan jest. Ja jestem dyrektor. No, szkoda słów. Ten facet stał cały czas w drzwiach, ani by nie poproszono dalej. Leżeli sobie prawie na tych fotelach przy kanapach. Do października, to znaczy wczoraj, dopiero przywieźli pompę. Od lutego. Do wczoraj. Okazało się, był tutaj tam jakiś brygadista, pan Ryszard Bralicki, który chodziło jako jeden, przeprosił tego pana za zachowanie tamtych panów i powiedział, że no wie pan, tak to długo trwało, ponieważ Niemcy nie będą uruchamiać produkcji dla dwóch paneli. Dziwi mnie, bo w Przylepie jest 5 przepompowni. Żeby nie było żadnej pompy zapasowej, żeby to wyjąć i tą założyć. Ja się nie nalewam, bo to jest, to nie do ciebie, ale prawda jest. To jest nieprawda, to co pan mówi. Jest, ale proszę nie przeszkadzać, ja... Nieprawda. Proszę, ja ci podam nazwisko pana. Panie sołtysie, pan nie udzielił mi głosu tej. Proszę poczekać. Jeszcze jedno. W tym czasie wypompywano z tego szamba, wypompowywano tym deszczowozem. I jak przyjechał, jak wyciągał, to powyciągał także nawet tym mieszkańcom z syfonu wodę. Więc ten zapach szedł dalej na mieszkanie. To przyjeżdżał i kierownik i robili mu zadymianie instalacji, ponieważ masz pan nieszczelny i dlatego. I nic się nie okazało. Tak, pokrótce miałam
Trzeci cud. Tylko ja bardzo proszę o streszczenie, bo jednak już się nie przynudzą. No, bycie w tym robocie takim. W latach 2000 robiono trasę północną, obwodnicę dalej na Krosno, od naszego dużego ronda przecina ona ulicę turystyczną. W planach pierwszych było, że na ulicy turystycznej miało być rondo, tak żeby mogli sobie dojechać śmiało do tych ulic. Nie zrobili tego, zrobili ulicę. Te dwa mieszkania, bo tam w sumie dwa mieszkania państwa Millerów i Schreiber zostali odcięci tą drogą. Tym bardziej teraz trzy, bo tam jeszcze jest zakład mechaniczny, jest Wartburg, jest więcej. Ale do przelewu, żeby ta pani się dostała, czyli dziecko, które jest 10 lat ma, on musi przejść na swoje, na której no nie ma żadnego przejścia, ani zaznaczone jako przejście, ani instalacją świetlnej, jakimś tam cudem założono lampę. Teraz ten ruch cały jest skierowany na ulicę, tam właśnie na Krosno, że kiedyś dziecko stało z 20 minut z rodzicem, żeby przejść, nie dało rady. Wrócili z powrotem do domu. Pani nauczycielka mówi, pokazała mu to, chodź pod wiaduktem, bo tam przebywa strumyk, tu są zdjęcia, że ma przejście przechodzić. Mam tutaj zdjęcie, jak wygląda dziecko po pierwszym przejściu. Mało tego, zaraz się trwają wszystko. No, nie ma, ona już jest tak zdeterminowana, że tam wyruszy temat telewizja, radia, prasa. No bo nie ma innego niż. Jest okazja. Remont, budowa drogi turystycznej. Czy tych parę dołożyć pieniążków i zrobić faktycznie to przejście, oznaczyć jakieś tam zasięg, żeby, no żeby mógł przejść. Już więcej tak nie ma. Dziękuję bardzo. Jest pan skrętny, który chciał zabrać głos? Widzę się, zdjęcie widzów i poszedł. Chciałem zauważyć, że banany są w liści, no też obowiązuje nas wszystkich dyscyplina, że takie wybieganie się po angielsku jest to nieładne. No. I potem narzekamy, że nie ma. Obowiązuje nas wszystkich dyscyplina, że takie wybieganie się po angielsku jest to nieładne. No. I potem narzekamy, że nie ma. No, ten sposób to będziemy musieli robić listę na koniec sesji. Tak. Bardzo proszę pani radnicza. Nie mówię. Ja mam prośbę do radnych i do sołtysów, ponieważ wiemy, strefa w Nowym Kisielu rozwija się, będą powstawały nowe zakłady pracy i rekrutacja w Urzędzie Miasta poszukują pracowników. Jak się byłam u prezydenta Lesickiego w tej sprawie, zaoferowałam taką pomoc w pozyskiwaniu pracowników. Prawdopodobnie u siebie w sołectwie zrobię, przyślę taką informację dla mieszkańców, że oferuję pomoc w napisaniu CV czy w wysłaniu tego, tylko mailowo trzeba będzie wysyłać, nie każdy ma dostęp też do tego. I prezydent Wysiński stwierdził, że fajną sprawą byłoby, jakby dzielnica pomogła miastu w pozyskiwaniu tych pracowników. Dlatego też zwracam się z prośbą właśnie do sołtysów i do radnych o pomoc też tak jakby. No niekoniecznie w takiej formie jak ja i te to bym zaproponowała, ale w każdej innej formie o pozyskiwaniu pracowników na miasto. O jakich zawodach niech pani powie, zobawiatania i dobywania. Proszę. Tam będzie 250 ludzi, więc każdy zawód będzie wykorzystany.
No, zjawisko trochę nienormalne, że poszukujemy ludzi do pracy. Naszekamy w Polsce, że bezrobocie, a zieloni ludzie szukają ludzi do pracy, prowadzimy nabór i tam pracodawca gwarantuje 2,5 tysiąca netto, czyli to nie jest taka minimalna płaca. Tylko fachowcy, panie Państwo, fachowcy. Wszelkie zawody będą szkolenia. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos z Państwa? Panie, Panowie Radnicy, Ołtysi, bardzo proszę Panie Gdzieś. Ja tak na koniec chciałbym stanowczo zaprotestować i przeciwko wszelkiego rodzaju próbom uszczelniania pracy sołtysów, które zostały w trakcie dzisiejszej sesji podane. Rada Sołecka Sołectwa Racula stanowi nadzór swoisty nad pracą pani sołtys, skrupulatnie rozliczając ją z każdej złotówki, z każdego wpływu, co ma ewentualnie miejsce w sołectwie. Nie może być mowy, że ktokolwiek bierze jakiekolwiek pieniądze do kieszeni. To jest po prostu dla mnie skandal, to w taki sposób oczerniać ludzi, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, którzy między innymi, tu również pozwolę sobie z tego miejsca dla pani sołtys z Raculi wygłosić, a mianowicie bezpłatnie, tylko za opłatę administracyjną, załatwia wnioski o przyłączenie do kanalizacji, także nie trzeba żadnych biur wynajmować, projektowych, żadnych takich pośredników, tylko bezpośrednio pomaga wypełniać dokumenty i załatwić, proszę Państwa, dla mieszkańców nieoceniona pomoc. W związku z czym stanowczo protestuję przeciwko jakimkolwiek insynuacjom. Dziękuję. A potem pani Antonina Morzewicz zgłasza się. Bardzo proszę. Pani Antonino, umówmy się, że nie będziemy sobie umrzeć, będziemy rozmawiać na argumenty. Dziękuję za odpowiedź, że adwokat. Panie Sebastianie, jeszcze pan dużo musi się uczyć, a to jest pan nie dosłyszał, to zmyślał. Powiedziałam, że nikt nie podejrzewa panią sołtys o nietransparentność. Niech mi jednak zapytała, kto winien zarządzać i w oparciu o jaki akt. Rada Sołecka póki co na podstawie obowiązujących aktów prawnych nie jest uprawniona do zarządzania świetlicą. Pan dyrektor mówi, także naucz się pan, a potem pan mów. Dziękuję. To bez powczania. Było pytanie, była odpowiedź, ale proszę nie komentować czyjejś odpowiedzi, bo jest kultura obowiązuje nas wszystkich. Ja chyba bardzo dziękuję uprzejmie. Kto jeszcze chciał zabrać głos? Nie ma. Wobec tego, że wyczerpaliśmy porządek, zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i uwagę.